Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Stanisław Niwiński i niezwykle miło mi Państwa gościć na jak co miesięcznej konferencji Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu. Dzisiaj będziemy zajmować się tematyką bardzo ważną, powiedziałbym nawet, że chyba najważniejszą, jeśli mówimy o zagadnienia międzynarodowe, mianowicie rywalizacją pomiędzy Stanami Zjednoczonymi oraz Chińską Republiką Ludową i próbą odpowiedzi na szalenie trudne pytanie, które z tych mocarstw wyjdzie z tej rywalizacji zwycięskie, jak ta rywalizacja będzie przebiegała. Dzisiejsze spotkanie jest dla mnie wydarzeniem pod pewnymi względami dość nowym, ponieważ wystąpię w podwójnej roli, mianowicie roli moderatora oraz prelegenta. I aby to niezwykle trudne zagadnienie zrozumieć, pomogą nam nasi pozostali prelegenci, mianowicie profesor Łukasz Gacek, reprezentujący Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry Państwu. Doktor Jacek Bartosiak, reprezentujący Think Tank Strategy and Future. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór, dziękuję. Karol Piekut, reprezentujący Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór, Karolu. Dzień dobry wszystkim. Oraz redaktor Leszek Ślazyk, reprezentujący niezwykle poczetny portal poświęcony współczesnym Chinom, Chiny24. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, albo u mnie dzień dobry. Może być i tak rzeczywiście. Jako że pełnię podwójną rolę, w tym również rolę moderatora, pozwolę sobie zabrać głos jako pierwszy. Temat, który chciałbym poruszyć, myślę, będzie nieco odbiegał od tego, o czym będą mówić nasi pozostali dyskutanci, ponieważ myślę, że panowie skupicie się w tym kontekście bardziej na dniu dzisiejszym i tym, co się teraz dzieje. Ja natomiast chciałbym troszeczkę poświęcić czasu zagadnieniom historycznym, mianowicie spróbować odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Chiny, które przez stulecia były wiodącą cywilizacją pod względem ekonomicznym, pod względem naukowo-technicznym, w pewnym momencie oddały palmę pierwszeństwa na tym tle naszemu kręgowi kulturowemu. Przewodniczący Xi Jinping, odkąd w roku 2012 został przywódcą Chińskiej Republiki Ludowej, jak zapewne Państwo wiecie, przeprowadził szeroką rewolucję w polityce chińskiej właściwie na wszystkich obszarach, bo i na obszarze polityki wewnętrznej, i na obszarze chińskiej dyplomacji, proponując światu różnego typu bardzo ważne i doniosłe projekty geostrategiczne, jak chociażby Belt and Road, czy Regionalne Wszechstronne Partnerstwo Gospodarcze. Jednym z wielu celów, które Xi Jinping stawia przed Chinami na najbliższe dekady, jest zapewne znana koncepcja wielkiego renesansu narodu chińskiego. Chiński przywódca, mówiąc o tym renesansie, wskazuje na to, że Chiny miały w swojej przeszłości kilka niezwykle doniosłych okresów. Okres pierwszego cesarstwa ze szczególnym uwzględnieniem dynastii Han oraz panowania dynastii Tang i Song, w czasie których chińska gospodarka, kultura, znaczenie cesarstwa chińskiego w świecie osiągnęły swoje wyżyny. Wówczas Chinom właściwie nikt nie mógł się tak na dobrą sprawę równać. Europa cierpiała pod wpływem wędrówek ludów i dopiero po jakimś czasie sytuacja na naszym kontynencie zaczęła się stabilizować. Chiny były wtedy numerem jeden, ale z czasem tą rolę straciły. No i wielu analityków głowi się nad tym, jak do tego doszło, jak to się stało, że Chiny te swoje przewagi utraciły. No, warto też sobie zadać pytanie, co z tego doświadczenia dla nas może wynikać tu i teraz, w momencie, gdy dziś Chiny rywalizują ze Stanami Zjednoczonymi i próbują w jakimś tam stopniu, prawda, do swoich dawnych przewag wrócić. Swoje skromne wystąpienie chciałbym zacząć od takiego lekkiego charakteryzowania, co doprowadziło do tego, że Chiny były niegdyś cywilizacją wiodącą na wielu obszarach, jak to się przejawiało. Musimy pamiętać o tym, że gdy najpierw dynastia Qin
później, że tak powiem, której dzieło było kontynuowane przez dynastię Han. To jest czasy od III wieku przed Chrystusem do III wieku po Chrystusie. Chinom zdarza, udało się w owym czasie opanować bardzo szerokie obszary, od stepów Mandżurii na północy po Indochiny na południu, od obszarów gdzieś około jeziora Bałahasz w Azji Centralnej po wybrzeża Pacyfiku. Był to ogromny obszar, którego opanowanie dał już cywilizacji chińskiej w kolejnych stuleciach liczne przewagi na różnym obszarze. I to, co udało się wypracować dynastii Qin oraz potem dynastii Han, elity chińskie po kilkuset latach zamętu, odtwarzając cesarstwo chińskie pod panowaniem dynastii Sui, Tang oraz Song, to jest okres od końca VI wieku do XIII stulecia, ten potencjał, który wówczas osiągnięto, zaczęły na różnych obszarach rozbudowywać. Chiny w tym okresie osiągnęły sukcesy na naprawdę bardzo, bardzo wielu dziedzinach. Panowanie dynastii Tang, panowanie dynastii Song to jest ten moment w historii cesarstwa chińskiego, gdy następuje tam bardzo ważna zmiana polityczna, o której często na Zachodzie sobie nie zdajemy sprawy. To jest moment, w którym Chiny rządzone dość często przez takie, można powiedzieć, odpowiednik wojskowej arystokracji, tą rolę wojskowej arystokracji zaczęła zastępować merytokratyczna kasta urzędnicza pochodząca z egzaminów. To miało ogromne znaczenie, bo to po pierwsze spowodowało, że to państwo było bardziej, że tak powiem, scentralizowane i dzięki temu sprawniej zarządzane, ale to też powodowało, że to państwo dysponowało bardzo wykształconą, dobrze przygotowaną do rządzenia państwa elitą. W porównaniu na przykład do feudalnej Europy czy kastowej Indii, to był system bardzo postępowy, ponieważ pozwalał nawet ludziom pochodzącym z nizin społecznych, jeśli oczywiście dysponowali pewnymi przymiotami, pozwalał na awans i zajęcie bardzo istotnej roli w życiu społecznym i politycznym cesarstwa. Silna władza, dobrze zarządzane państwo skutkowało dynamicznym rozwojem gospodarczym państwa w ówczesnym czasie. On się przejawiał na wielu obszarach, ale między innymi poprzez to, jak rosła populacja cesarstwa. O ile w roku 80 szacuje się, że zamieszkiwało je około 60 milionów ludzi, to w roku 875 było to już 80 milionów, natomiast na początku XII wieku liczba mieszkańców imperium wyniosła powyżej 100 milionów. W owym czasie również elity cesarstwa wprowadzały różnego rodzaju innowacje w rolnictwie, sprowadzono między innymi z Indochin nowy gatunek ryżu, który doprowadził do tego, że można było czerpać dwa razy do roku plony, co jeszcze bardziej siłą rzeczy pobudzało rozwój populacji. No, rozwój oczywiście populacji w skali całego państwa to jest jedna sprawa, ale Chiny w czasie dynastii Tang i dynastii Song mogły pochwalić się posiadaniem niezwykle ludnych metropolii. Kaifeng, stolica wczesnej dynastii Song, miała na początku XII wieku 1 300 000 mieszkańców. Ponadto szacuje się, że w imperium znajdowało się około 30 miast, których populacja oscylowała pomiędzy 40 tysiącami mieszkańców a 100 tysiącami mieszkańców. No i jeśli sobie zdamy sprawę z tego, że w Europie takich miast można było w owym czasie naliczyć zaledwie 6, no to zdajemy sobie sprawę, gdzie Chiny i gdzie świat zachodni wtedy mniej więcej się znajdowały. Szacuje się generalnie, że pod panowaniem dynastii Song, to jest pomiędzy 12 a 13 stuleciem, pomiędzy 10 a 13 stuleciem, liczba mieszkańców miast w Chinach wynosiła około 5% populacji, to jest około 6 milionów mieszkańców. Także to no, na owe, no z dzisiejszej perspektywy to może nie jest bardzo dużo, ale na owe czasy to świadczyło o wysokim poziomie urbanizacji imperium. W tym czasie w Chinach kwitł handel. W Changanie, stolicy z kolei dynastii Tang, czyli poprzedzała, która poprzedzała dynastię Song, mieszkało
100 tysięcy kupców cudzoziemskich, cyrkulacja pieniądza pomiędzy tymi dwiema dynastiami, a więc dynastią Tang, panującą pomiędzy VII a X wiekiem naszej ery i dynastią Song wzrosła siedmiokrotnie. No i co jest też bardzo istotną innowacją, w 1024 roku wprowadzono w Chinach pieniądz papierowy. W Chinach drugiego cesarstwa dynamicznie rozwijał się również przemysł wydobywczy. Szacuje się, że za właśnie panowanie dynastii Song rocznie wydobywano 114 tysięcy ton surowki żelaza. W Europie ten poziom osiągnięto w Anglii dopiero w wieku XVIII. No, kolejną kwestią, o której warto wspomnieć w kontekście gospodarki, rozwoju nauki, no jest właśnie innowacyjność cywilizacji chińskiej. No, o wynalazkach, które pochodzą z państwa środka, napisano już dosyć wiele. Nie będę się na ten temat za bardzo rozwodził. Warto, aby pokazać pewien potencjał i rolę, którą Chiny odgrywały wówczas, powiedzieć, że wybitny europejski intelektualista Franciszek Bacon, pisząc swoje dzieło Novum Organum, zwrócił uwagę na to, że trzy wynalazki miały fundamentalny wpływ na dalszy rozwój świata. Była to książka, proch oraz magnes. No, każdy z tych wynalazków został zapoczątkowany przez Chińczyków. Druk, wynalazek prochu oraz magnesu są to wynalazki chińskie. To te wynalazki pochodziły z Chin i one miały ogromny wpływ na rozwój cywilizacji ludzkiej w kolejnych stuleciach. No ale można powiedzieć, no tak, Chiny osiągnęły bardzo wysoki poziom, no ale co się stało właśnie, że w pewnym momencie zaczęły one tracić tutaj swoją rolę, tracić do tego stopnia, że w XIX wieku stoczyły się właściwie do roli półkolonii państw europejskich oraz Japonii, której udało się dużo sprawniej zmodernizować. No, na ten temat głowili się naukowcy, głowią się analitycy od tak naprawdę stuleci. Wiele tutaj podaje się powodów takiego, a nie innego stanu rzeczy. Bardzo często wskazuje się tutaj na rolę pewnych cech kultury chińskiej, która już, no zdaniem właśnie tych badaczy, którzy tak twierdzą, no miała w sobie pewne zalążki własnego upadku w kolejnych stuleciach. Bardzo często w tym kontekście wskazuje się na ruizm, czy też jak raczej się poza Chinami mówi, konfucjanizm, jako tą część chińskiego dorobku intelektualnego, filozoficznego, który miał właśnie doprowadzić do stopniowego skostnienia cywilizacji chińskiej i ostatecznie popadnięcia jej w marazm. Czy tak było w istocie? Trudno na to odpowiedzieć jednoznacznie. Niewątpliwie filozofia konfucjańska ma w sobie pewne cechy zachowawcze, żeby nie powiedzieć reakcyjne, które w pewnym momencie mogły doprowadzić do zahamowania rozwoju Chin. No jest to filozofia, która no sławi na wielu poziomach konserwatyzm, idealizację przeszłości, w tym wypadku Chin antycznych, a nawet tych dziejów nieco mitycznych, imitatorstwo, niechęć do handlu, ksenofobię i w związku z tym niechęć do korzystania z wynalazków cudzoziemców. No, przypadkowo tutaj często wskazuje się na taką sytuację, że w XVI wieku, gdy na dwór chiński przybywali jezuici, przywozili różnego rodzaju wynalazki europejskie, na przykład zegary. Chińczykom te zegary się bardzo podobały, ale nie chcieli nauczyć się ich wytwarzać. W Pekinie zakłady rzemieślnicze, które naprawiały zegary, prowadzili Europejczycy, a nie Chińczycy, których to no, nie interesowało aż w takim stopniu. Niewątpliwie ci, którzy obwiniają konfucjanizm za późniejszy uwiąt Chin, do pewnego stopnia mają rację, ale nie w pełni. Konfucjanizm, jak każda tego typu wielka refleksja nad człowiekiem, ma liczne oblicza. Niewątpliwie w ramach filozofii konfucjańskiej są pewne elementy o charakterze zachowawczym, reakcyjnym, ale nie możemy tak w pełni na tą filozofię patrzeć. Ma ona i charakter zachowawczy, jak i też niemało w jego ramach jest elementów o wręcz progresywnym charakterze. No, aby to tutaj zaprezentować, no to warto zwrócić uwagę na to, że właśnie konfucjanizm
no, uformował cesarstwo chińskie pod kątem politycznym. To jemu cesarstwo chińskie zawdzięcza tą merytokratyczną kastę urzędniczą, która ten system polityczny przez wiele stuleci był bardzo postępowy w porównaniu do Europy czy na przykład Indii. Europejczycy, między innymi jezuici w XVI, XVII, XVIII wieku zachwycali się wręcz tym, jak rządzone jest cesarstwo chińskie, nierzadko do pewnego stopnia je idealizując oczywiście. Kolejna kwestia. Konfucjanizm bardzo ceni naukę. Jedna z podstawowych cnót konfucjańskich, czyli dży, to jest umiłowanie do wiedzy. Niewiele tak naprawdę, znaczy może przesadzam, że niewiele, ruizm, konfucjanizm bardzo uznaje edukację za bardzo ważny element w życiu człowieka, więc chociażby pod tym kątem trudno mówić, że no jest on dla nauki niechętny. To jest bardzo szeroka kwestia. Myślę, że aby w pełni trochę lepiej to zagadnienie zrozumieć, to serdecznie Państwu polecam taką pozycję, pracę zbiorową Confucianism, Chinese History and Society autorstwa Wong Xing-Kionga. No i w ramach tej pracy zbiorowej no jest również taki rozdział poświęcony stosunkowi konfucjanizmu do nauki, też poniekąd tak trochę no, rozprawiania się z tymi elementami, które no, zarzucają temu kierunkowi filozoficznemu no, no, pewne skostnienie pod kątem nauki. Zarzucano również niechęć do handlu i kupiectwa. Niewątpliwie w pewnym idealnym tutaj, prawda, społeczeństwie konfucjańskim kupcy zajmowali niską pozycję, ale co jest ciekawe, można znaleźć wiele przypadków w dziejach Chin, że pomimo tego, że powiedzmy dla takiego konfucjańskiego dżentelmena zostanie kupcem to nie była najważniejsza droga, to nie był powiedzmy szczyt marzeń w karierze życiowej, to jednak handel rozwijał się w cesarstwie chińskim, wpływał na zmiany społeczne, a u schyłku cesarstwa zapanowania dynastii Qing można nawet zauważyć, że kupcy zaczęli wchodzić do establishmentu i odgrywać ważną rolę w dziejach Chin. Ksenofobia? Owszem, konfucjanizm traktował niechińczyków gorzej. Jeśli się nie było Chińczykiem, to było się barbarzyńcą. No ale z drugiej strony, wbrew obiegowym opiniom, Chiny w dobie cesarstwa nie były wcale zamknięte na świat. Chiny w swoich dziejach zamknięte, izolujące się od świata, to de facto były wyłącznie za rządów Mao Zedonga. Cesarstwo było krajem dość otwartym. Wielu cudzoziemców przybywało do Chin, mogło tam robić kariery. Chociażby tutaj przywoływani jezuici. Michał Boim, polski misjonarz na dworze cesarstwa Ming, pełnił istotne role, był cesarskim dyplomatą, pomimo tego, że był Europejczykiem i katolikiem. Także to nie jest wszystko takie proste. Konfucjanizm ma zachowawcze oblicze, ale ma też oblicze progresywne. Mógł i wpływał częściowo negatywnie na Chiny w ich dziejach, ale nie był on tutaj problemem samym w sobie. Myślę, że aby zrozumieć tą całą sprawę, musimy zwrócić uwagę na fakt, że po prostu w dziejach Chin miał miejsce pewien splot istotnych okoliczności. W czasie panowania dynastii Song, która jest dynastią absolutnie fantastyczną, ponieważ z jednej strony doprowadziły one Chiny na wyżyny ich rozwoju gospodarczego, za tych rządów rozwinęła się gwałtownie kultura chińska, to zarazem Chiny musiały się borykać z jednym bardzo istotnym problemem, z którym za bardzo uporać się wówczas nie mogły. Były to mianowicie najazdy koczowników. Chiny w tym czasie były najeżdżone przez Kitanów, Tangutów, Dżurdżenów i ostatecznie przez Mongołów. Dynastia Song, chociaż dysponowała nowocześnie uzbrojoną, między innymi broń palną oraz liczną, bo milionową armią, nie potrafiła sobie z tymi najazdami skutecznie poradzić. I w konsekwencji została przez koczowników podbita. Ta sytuacja wywołała pewien ferment intelektualny w elicie chińskiej. Wśród konfucjańskich urzędników wskazywano dwie różne drogi radzenia sobie z sytuacją. Była frakcja progresywna i była frakcja o charakterze zachowawczym. I ostatecznie ten bój wygrała ta frakcja o charakterze zachowawczym. Chiny zaczęły się, można powiedzieć, izolować od świata, niechętnie podchodzić do tego, co wytwarzają cudzoziemcy,
No i ten trend, można powiedzieć, w dziejach chińskich zaczął się potem przewijać co jakiś czas. Dynastia Ming, która powstała po zrzuceniu z tronu Mongołów, miała co prawda ten swój epizod z flotą admirała Zheng He, ale po kilkunastu, kilkudziesięciu latach zamknęła się. Zakazała tam, prawda, dalekich podróży morskich. No to jest też właśnie ten sukces konserwatywnych urzędników. I można powiedzieć, że takim podsumowaniem tego trendu wygrywania w chińskiej elicie właśnie tych trendów zachowawczych, zamykających Chiny, było panowanie ostatniej dynastii, dynastii Qing, również cudzoziemskiej, mandżurskiej. Doszło tutaj do pewnego przedziwnego mariażu z jednej strony koczowniczych władców z Chin z najbardziej konserwatywną częścią chińskiego establishmentu. Mandżurowie, jeśli chcieli się utrzymać u władzy, zrozumieli, że muszą być bardziej chińscy od Chińczyków. No i w swoim rządzeniu popierały one te właśnie najbardziej zachowawcze elementy chińskiej elity. To za panowania cesarza Qianlonga doszło do wzmocnienia cenzury, inkwizycji ksiąg, które były nieprawomyślne z punktu widzenia chińskiej elity. No i to tak właśnie zbiega się ciekawie, że jak w Europie mamy oświecenie encyklopedystów we Francji, no to w Chinach mamy poważne represje wobec tych elementów społecznych, które byśmy uznali za wolnomyślicielskie. Podsumowując więc te moje rozważania, w moim przekonaniu do tego upadku, tej klęski Chin w rywalizacji z światem europejskim doprowadziła właśnie ten przedziwny mariaż okoliczności. Z jednej strony najazdów koczowniczych i zwycięstwa w elicie tych prądów, które były zachowawcze. Bardzo dziękuję za uwagę i przekazuję głos panu profesorowi Łukaszowi Gackowi. Pytanie, na jakie mam odpowiedzieć, to dotyczy tego, kto będzie panował nad światem. Rozumiem, że tak jest pytanie naszej dzisiejszej debaty i wydaje się, że powinienem odpowiedzieć, dlaczego Chiny, tak? Biorąc pod uwagę wstęp, który został poczyniony, no dosyć klarownie długi wywód, który uzasadnia pewien tok rozwojowy w państwie środka. Niewątpliwie jesteśmy w sytuacji dosyć interesującej, biorąc pod uwagę aspiracje, rodzące się aspiracje Chin w odniesieniu do przestrzeni międzynarodowej. Pan doktor zasygnalizował tutaj, że Chiny realizują ten wielki sen, chcą dokonać tego wielkiego odrodzenia narodu chińskiego i tutaj wyznaczyły bardzo konkretne cele w perspektywie 2021 roku na stulecie Komunistycznej Partii Chin i 2049 roku na stulecie Chińskiej Republiki Ludowej. Przy czym warto pamiętać, że jeżeli spojrzymy na te cele, które zostały tutaj przedstawione, to one w większym stopniu koncentrują się na polityce wewnętrznej aniżeli zagranicznej, co by jasno sygnalizowało, że ta polityka w dużej mierze jest ukierunkowana do wewnątrz. Te podstawowe, główne wyzwania, z jakimi zmagają się i będą zmagać się Chiny, będzie dotyczyła właśnie polityki i wyzwań w polityce wewnętrznej, w mniejszym stopniu zagranicznej. Co nie znaczy, że oczywiście Chiny tam z czym pozostawiam zupełnie z boku. To, co dzisiaj na pewno możemy zaobserwować, to pewien trend powrotu do sytuacji, czy chęć powrotu do sytuacji, z którą już mieliśmy do czynienia, bo przecież Chiny już zajmowały niegdyś eksponowane miejsce w historii świata, w przestrzeni gospodarczej. Dzisiaj częstokroć mówimy o tym, że Chiny są drugą gospodarką na świecie, jeśli weźmiemy pod uwagę PKB nominalne, ustępują jedynie Stanom Zjednoczonych, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę parytet siły nabywczej, to okazuje się, że to już jest pierwsza gospodarka na świecie. Udział PKB chiński stanowi 1/5 PKB światowego, no aczkolwiek warto pamiętać, że przed 100 laty, w momencie przed zainicjowaniem wojen opiumowych w latach 30. XIX wieku, PKB Chin stanowił 30%, niemal 30% PKB światowego. Zatem
Chiny w zasadzie chcą powrócić do tego stanu, którego niegdyś doświadczały. W momencie, kiedy Chiny inicjowały reformy, wchodziły na drogę reform, inicjowały politykę otwarcia pod koniec lat 70., Deng Xiaoping często mówił o tym, żeby Chiny pozostawały w cieniu. Nie wychodziły przed szereg, nie pretendowały do roli przywódczej. Jasno i dobitnie wskazywał, że Chiny potrzebują pokojowego otoczenia międzynarodowego, by móc skutecznie zrealizować swoje reformy, program modernizacji. Tu oczywiście rodzą się pewne aspiracje, ale one nie są artykułowane wprost. Aczkolwiek często nawiązywał do idei ojca, założyciela Republiki Sun Yat-sena, który niegdyś mówił o tym, że Chinom powinien przysługiwać status znaczącego mocarstwa, da guo. Ten wątek jest dzisiaj bardzo mocno eksploatowany przez obecną generację przywódców partyjnych z Xi Jinpingiem na czele, bo oni również mówią o prowadzeniu dyplomacji wielkiego czy też znaczącego mocarstwa. Da guo moglibyśmy bardziej interpretować jako przez ów właśnie element znaczącego mocarstwa. Faktem jest, że Chiny w momencie, kiedy wchodzą na drogę reform, no są w stosunkowo słabym stopniu sprzężone ze światem zewnętrznym. Minęło 40 lat, moglibyśmy powiedzieć, Chiny są mocniejsze, więcej znaczą w świecie, ale za to z drugiej strony należy pamiętać o tym, że są w mniejszym stopniu suwerenne, bardziej są podatne na atak, bardziej zależne od swojego otoczenia międzynarodowego. Zatem dzisiaj Chiny są już w zupełnie innym miejscu, ale oczywiście można tutaj dostrzec szereg słabości. Obserwujemy tą manifestację ambitnych celów, aczkolwiek i można tutaj oczywiście zauważyć, że polityka Xi Jinpinga jest bardziej asertywna, bardziej zdecydowana. Chiny podnoszą bardziej głowę, ale wydaje się, że ta manifestacja właściwych aspiracji Chin nastąpi dopiero po 2035 roku. Proszę zwrócić uwagę, że te cele, które zostały tutaj zarysowane w pierwszej kolejności, one jasno pokazują, co Chiny muszą zrealizować, by stać się prawdziwą potęgą. Proszę pamiętać, że Chiny przede wszystkim są w zasadzie 5 lat temu mówiły o tym, że chcą osiągnąć status umiarkowanie zamożnego społeczeństwa. Stąd też położono nacisk na cele społeczne, cele socjalne, obywatele mają być objęci ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, położono również nacisk na takie całościowe pogłębianie reform, stąd bardzo silny nacisk na kwestie innowacji, kwestia również rozwoju cywilizacji ekologicznej, podkreślenie czy uwypuklenie kwestii środowiskowych, dochodzenie do państwa prawa, aczkolwiek rozumianego dosyć specyficznie. Mam tu na myśli rządy prawa, ale prawa, które dyktuje partia komunistyczna i wreszcie utrzymanie dyscypliny partyjnej, no bo bez tego, bez utrzymania owej dyscypliny partyjnej i podporządkowania się określonym regułom, no, realizacja tych celów wydaje się mało prawdopodobna. Zatem jeżeli definiujemy miejsce Chin w przestrzeni międzynarodowej, ważne jest tutaj to, o czym mówił Xi Jinping w 2017 roku. Chiny chcą zrozumieć zmiany zachodzące w świecie, trendy, które obserwujemy w świecie. Zrozumienie tych tendencji rozwojowych pozwala nie tylko się do nich dostosować, ale przede wszystkim chodzi o rozpoznanie tych zmian w długiej perspektywie czasowej. Dlatego Chiny tak bacznie obserwują to, co dzieje się w ich nie tylko najbliższym otoczeniu, ale i nieco szerzej. Owa dyplomacja znaczącego mocarstwa z chińskimi cechami specyficznymi, jak to Chińczycy określają, zmierza
czy ma zmierzać do wykształcenia nowego typu stosunków międzynarodowych w oparciu o wspólną przyszłość dla całej ludzkości. To jest taki element, który w jakimś sensie sygnalizuje owe aspiracje. Pokazuje, że Chiny chcą w większym stopniu wpływać na system, czy modyfikować system globalnego zarządzania. Mało tego, chcą przedstawiać swoje rozwiązania, swój wkład. Warto tutaj powiedzieć, że ten koncept wspólnej przyszłości dla całej ludzkości, on się pojawił w wypowiedziach już Hu Jintao, a przez obecną generację jest zaadoptowany i rozwinięty. Warto tutaj w ogóle powiedzieć, że pierwotnie ten termin odnoszono tylko i wyłącznie do obszarów, terytoriów bliskiego sąsiedztwa Chin. I można było początkowo sądzić, że miało dotyczyć wyłącznie terytoriów peryferyjnych. Obecnie szybko tę formułę rozszerzono, włączając ją w przestrzeń znanego Państwu zapewne projektu Pasa i Drogi. Od momentu objęcia władzy Xi Jinping sukcesywnie rozszerza zakres tego pojęcia, nadając mu taki bardziej globalny wydźwięk. Wydaje się, że to, na czym Chinom w tej chwili zależy, to zaszczepienie takiego myślenia zgodnego z ich intencjami, takie eksportowanie i zaszczepianie własnych rozwiązań, własnych pomysłów na wszelkich możliwych płaszczyznach poza granicami Chin. No oczywiście finalnym celem będzie ten nowy porządek świata, ale oczywiście jeszcze nie dzisiaj. Takim przejawem tego typu tendencji i zrealizowanych z sukcesem, niech będzie choćby to, że w 2017 roku Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła dwie rezolucje, które uwzględniały wizję budowy wspólnej przyszłości dla całej ludzkości. To każe sądzić, że te rezolucje stały się takim nowym wyznacznikiem międzynarodowego dyskursu na temat praw człowieka, która uwzględnia chiński punkt widzenia. Zatem to dosyć znamienne i istotne z tego punktu widzenia. Zatem wydaje się, że Chiny, biorąc większą odpowiedzialność, chcą uzyskiwać również więcej praw w tej przestrzeni. Takim dobrym przykładem tendencji czy też aspiracji Chin związanych z przekształceniem międzynarodowego systemu, globalnego systemu zarządzania jest choćby ich stanowisko w odniesieniu do międzynarodowego reżimu klimatycznego, gdzie ten koncept również został wdrożony. Po wycofaniu się Stanów Zjednoczonych to Chiny stały się twarzą walki ze zmianami klimatu. Jeżeli spojrzelibyśmy na opinię przedstawicieli, uczestników strony ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych do spraw zmian klimatu, to okazuje się, że oni najczęściej jako nie tylko twarz walki ze zmianami klimatu, ale przede wszystkim przywódcę walki ze zmianami klimatu sytuują właśnie Chiny. Najczęściej wymienia się Stany Zjednoczone i Chiny. Chiny zdecydowanie częściej aniżeli Unię Europejską, co też pokazuje, że Chiny wchodzą w nową rolę i tą rolę stopniowo definiują. Opowiadając się, przedstawiając ten koncept, starają się przedstawić światu własną wizję, własne rozwiązania, które mają finalnie doprowadzić do zmiany owego globalnego systemu zarządzania. Zatem może tutaj postawię kropkę i myślę, że pewne kwestie będziemy mogli jeszcze rozwinąć, wyjaśnić w dyskusji. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za niezwykle interesujący i ciekawy wywód. No nadmienię, że pańska książka na temat chińskich elit w XX wieku pozwoliła mi przebrnąć przez moją rozprawę doktorską. A w tym momencie oddaję głos panu doktorowi Jackowi Bartosiakowi, proszę. Tak, dziękuję bardzo. No, ciężko jest oczywiście powiedzieć, kto będzie panował nad światem.
Nikt tu chyba nie przesądzi tego, natomiast może postaram się zmierzyć z tym pytaniem, odpowiadając na drugie pytanie, które pan prowadzący postawił. Ono jest bardzo ciekawe. Właściwie dlaczego ktoś przegrywa, dlaczego ktoś wygrywa, dlaczego ktoś bierze udział w wysiłku w kierunku bycia liderem, a ktoś odpada. Wydaje mi się, że odpowiedzią na to jest zrozumienie wysiłku modernizacyjnego, szeroko rozumianego. Otóż natura człowieka jest naturą rywalizacyjną i konkurencyjną. W każdej przestrzeni, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, a nawet dzieci. Podświadomie i świadomie rywalizujemy. Staramy się coraz być bardziej produktywni, efektywni, coraz lepiej żyć, mocniej, silniej, mieć więcej pieniędzy, nowocześniej żyć, mieć nowocześniejsze środki produkcji, bo one dają siłą rzeczy przewagę. I każda cywilizacja, która jest na tyle zorganizowana, żeby sobie zdawać z tego sprawę, przynajmniej na poziomie podświadomym, zmierza, stara się to zrobić. Problem polega na tym, że czasami starając się zachować swoją potęgę i wziąć udział w wysiłku modernizacyjnym, nie wie, że właśnie z niego odpada. No, jak było z Arabami, którzy w pewnym momencie, będąc wielkim imperium kupieckim, postanowili nie rozwijać się dalej? Jak było właśnie z przywołanymi i tutaj tytułowymi Chińczykami, którzy nie tylko spalili flotę, ale potem postanowili również nie wziąć udziału w wyścigu rozpoczętego wielką rewolucją przemysłową? Wielkie imperia, wielkie cywilizacje, takie jak właśnie te przywołane, podejmują te decyzje, myśląc, że robią to w najlepiej pojętym swoim interesie, chroniąc organizm społeczno-ekonomiczny, swoją orientację społeczno-ekonomiczną, bo uważają, że jest lepsza, optymalna, najlepsza. No przecież dokładnie tak samo funkcjonowała pierwsza Rzeczpospolita. W XVII wieku uważaliśmy, że nasz model społeczno-organizacyjny, a na pewno w XVI, jest po prostu lepszy niż na Zachodzie i w innych częściach świata, a zatem nie będziemy nic zmieniać. A na pewno nie będziemy zmieniać to, co się okazało potem niezbędne. Bo wysiłek modernizacyjny dotyczy oczywiście nie tylko wynalazków maszyny parowej, prądu, 5G, samolotów, pociągów itd., itd., ale też dotyczy wysiłku społecznego, organizacji społecznej. Być może której zwieńczeniem jest konstytucja w świecie zachodnim, a w świecie chińskim zrozumienie, na czym polega relacja władzy i społeczeństwa i ludu. I to też jest wysiłek. Brak zmierzenia się z tym wysiłkiem prowadzi do upadku. Dlaczego codziennie bierzemy wszyscy udział w wysiłku modernizacyjnym? I Polacy, którzy brali udział w transformacji od początku lat 90. też to wiedzą. No musieliśmy się zmierzyć z wysiłkiem modernizacyjnym po to, żeby zauczestniczyć w gospodarce globalnej, gospodarce rynkowej oparte o wzorce zachodnie, globalne. I na początku to było bardzo trudne w latach 90. Nadrabialiśmy to godzinami pracy względem ludzi z Zachodu. Dlaczego tak jest, że nie można nigdy spocząć na laurach? Dlatego, że świat jest powiązany z sobą. Mniej lub bardziej, w zależności od epoki historycznej, ale jest powiązany. I państwa, organizmy, obszary geopolityczne oddziaływują na siebie. Jeżeli ja nie biorę w procesie modernizacyjnym udziału, to ten zewnętrzny obszar zaczyna być atrakcyjniejszy, mieć więcej pieniędzy, być bardziej nowoczesny. Więc zaraz zdradzają mnie moi obywatele, ale też kręgi władzy. Już nie mówiąc o tym, że każdy chce mieć autostrady, prąd i inne rzeczy. W związku z tym nie można nie wziąć udziału w wysiłku modernizacyjnym. I tu jest klucz. Jak trudno jest odgadnąć ten klucz, pomimo tego, że to się wydają być trywialne, banalne rzeczy, o których mówię, jest to, że gdy ja jako prezes CPK jeździłem do Azji, w tym do Singapuru, słyszałem, ja mówiłem już kilkukrotnie o tej opowieści, że ludzie w Singapurze, który jak wiemy jest hubem między morzem a lądem, między światem zachodnim a światem Azji, wielkim skrzyżowaniem,
powiedzieli mi, no i wiemy oczywiście, że to są ludzie na najwyższym poziomie intelektualnym, urzędnicy w Singapurze, powiedzieli mi, że co wy Europejczycy sobie robicie z tym RODO? Wy robicie to samo, co Chińczycy ze spaleniem floty. Jak możecie w dobie, gdy dane są wartością, gdy sztuczna inteligencja będzie przeliczała korelacje, jak wy możecie sobie fundować to, że wasze firmy będą niekonkurencyjne z azjatyckimi? Właśnie w takich momentach dokonują się zapaści modernizacyjne. A przecież RODO, Unia Europejska, uchwaliła, żeby chronić dorobek cywilizacyjny Europy, prawda? Jak tu siedzimy, podejrzewam, moglibyśmy się spierać, czy to dobrze, czy niedobrze, że tak się dzieje. Ale Azjaci, w tym to ci Azjaci wychowani na brytyjskich uczelniach, uważają, że to jest fatalna pomyłka. To pokazuje, jak trudne to są zagadnienia. Chińczycy nie brali udziału. I to wszystko oczywiście, to oddziaływanie na siebie dokonuje się w ramach strategicznych przepływów. Ruchu ludzi, którzy widzą, jak jest zamiedzą. Ruchu towarów, które mają określoną cenę i są lepsze lub gorsze. Ruchu technologii, która jest lepsza lub gorsza. Danych, kapitału, który zazwyczaj idzie z tych obszarów, które są zamożniejsze i penetruje, jeżeli są oczywiście gwarancje bezpieczeństwa, penetruje obszary mniej zamożne. Tak było przecież od lat 90. z Polską, tak było z Chinami po otwarciu na świat. I tak dokonuje się oczywiście też projekcja siły wojskowej. I codzienny ruch przepływów strategicznych generuje, że ktoś słabnie, ktoś rośnie i to powoduje, że się martwimy, czy bierzemy udział w wysiłku modernizacyjnym, czy nie. Między innymi dlatego mamy ciągle wrażenie, że rządzący ciągle coś reformują, są ciągłe reformy. Jak nie edukacji, to w przemysłu. Jak nie przemysłu, to konstytucji. Jak nie konstytucji, to wojska. Ciągle coś reformujemy, żeby brać udział w wyścigu ludzkości o efektywność. Strasznie to smutne tak na swój sposób, prawda? Bo chciałoby się zamknąć już taki pewien swój status osiągnięty i spokojnie dożyć w końcu dni, żeby odziedziczyły go dzieci i wnuki, i na zawsze, żeby było i żeby to było zapisane gdzieś na twardo. No i to jest niestety to, co Zachód chce zrobić Chinom. Zachód sam uruchomił strategiczne przepływy i rzeczywiście Chiny były największym beneficjentem przyłączenia. Deng Xiaoping mistrzowsko, można powiedzieć zbiorczo, że to Deng Xiaoping pięknie rozegrał tę partię i potem przywództwo chińskie. No i Zachód otworzył Chiny. I od czasów wojen opiumowych wiemy, że otwarcie Chin na zasadach w miarę, bo też nie były uczciwe, w miarę uczciwych w gospodarkę kapitalistyczną globalną i wprowadzenie pracowitości Chińczyków i sprawności organizacyjnej cywilizacji chińskiej zawsze kończy się tak samo, że Chińczycy mają największe PKB na świecie i najlepiej produkują. Dlatego, że świat ostatnich 500 lat nie był oczywiście sprawiedliwy, tylko światem tym rządzili Europejczycy z zachodu Europy i Amerykanie. Rządzili zasadami strategicznych przepływów. Jak się dokonują, decydowali o wojnie i pokoju i o tym, na jakich zasadach wymieniamy się wszystkimi tymi rzeczami. No i to, co teraz obserwujemy, jest spektakularnym marszem Chin w kierunku złamania tego modelu. No i możemy debatować, czy ten system został złamany już, czy będzie złamany, czy jesteśmy na drodze do złamania. Trump i Amerykanie uważają, że są na drodze do złamania, ale jeszcze nie jest złamany, dalej mają przewagę. Większość Chińczyków, z którymi rozmawiałem, uważa, i Azjatów, że już jest został złamany. Europejczycy, Francuzi uważają, że został złamany. Niemcy zastanawiają się. Polacy oczywiście w większości uważają, że to jest niemożliwe. Jak Europa i Zachód mogliby przegrać? Dlatego, że jak mówił mistrz Sun Tzu, percepcja jest wszystkim. I to w naszych głowach, jak tu siedzimy, rozstrzyga się ta rywalizacja. I w głowach innych decydentów, naszego premiera, naszego prezydenta, przywódców europejskich, Donalda Trumpa, Navarro, Pompeo, przywódców rosyjskich i wielu, wielu innych.
Wydaje mi się, kończąc już mój wstęp, że niemożliwa jest sytuacja, że Amerykanie z powrotem będą w stanie wepchnąć Chińczyków w miejsce, w którym Chińczycy byli 20 czy 30 lat temu i przywrócić status quo ante, gdzie Amerykanie decydują o przepływach strategicznych, jeszcze sobie odbudowują przemysł, a Chińczycy nie są w stanie przekroczyć pewnego progu rozwojowego. W związku z tym Chińczycy nie mogą zejść z tej drogi, a z drugiej strony Amerykanie nie mogą sobie pozwolić na to, żeby nie złamać marszu Chin po dominację gospodarczą świata. Dlatego, że Amerykanie się zapadną co najmniej tak jak Brytyjczycy po II wojnie światowej. Co widać już na horyzoncie. Ze wszystkimi konsekwencjami dla struktury gospodarczej Stanów Zjednoczonych. Mówiłem o tym wielokrotnie. Jest to największe wyzwanie, z jakim Stany Zjednoczone kiedykolwiek się mierzyły. Najbardziej kompleksowe i złożone. Jest to największe wyzwanie, z jakim kiedykolwiek Zachód się mierzył. Dużo poważniejsze niż wobec Niemiec hitlerowskich, kajzerowskich, Japonii. Bo to chodzi o to, kto na kogo pracuje. I jaki jest podział pracy w świecie. I jak i kto decyduje o przepływach strategicznych. Czy Chińczycy decydują o tym, czy Polska jest producentem rolniczym na rzecz państwa środka? Czy Polska może jest peryferium Unii Europejskiej w konsolidującym się projekcie europejskim, która też dostarcza półproduktów w niemieckim łańcuchu dostaw? Czy też Polska jest na brzegu świata amerykańskiego, a 192 km na wschód od Warszawy jest granica Wielkiego Sojuszu Kontynentalnego rosyjsko-chińskiego, który próbuje obalić dominację Oceanu Światowego i tego skomunikowania. Natomiast modernizacja jest wszystkim. Wygra ten, kto wytrzyma w wysiłku modernizacyjnym o budowę nowej ekonomii, nowej gospodarki, nowych cyklów technologicznych i kto doprowadzi do tego, że kapitał światowy uwierzy, że mamy do czynienia już z innym centrum dyspozycji, a nie i nie będzie to Ameryka. Oczywiście możemy w bardzo dużych szczegółach poopowiadać sobie, rozpisać te naczynki pierwsze, ale może tyle tytułem wstępu. Panie doktorze, dziękujemy za niezwykle złożone i ciekawe wnioski, do których myślę, że wrócimy sobie jeszcze w trakcie naszej debaty, a w tym momencie przekazuję głos Karolowi Piekutowi. Dobrze, ja jakby pozwolę sobie najpierw nawiązać jeszcze, bo ja bardzo lubię dynastię Qin i uważam, że bez niej tak naprawdę w ogóle by nas tutaj nie było, gdyby nie doszło do tego dawnego unifikacji Chin, pomijając powstanie całej szkoły legalizmu, którą uważam miała istotny wpływ na budowanie państwa środka, ale o czym jeszcze doktor Niewiński mówił, że te obce dynastie, które panowały w Chinach, one mimo wszystko poddawały się świadomie, dobrowolnie bądź nie, ale jednak następowała pewna synizacja. Ja sądzę, że powiedzmy w tym momencie, patrząc na różnego rodzaju inicjatywy tworzone przez Chiny, elity tych międzynarodowych organizacji, które powstają właśnie pod egidą chińską i sami Chińczycy mają nadzieję, że przynajmniej te bliskie państwa potencjalnie by pozwoliły sobie na pewną synizację. Natomiast co do pytania dzisiejszej debaty, ja będę dokładał kolejne. I na przykład dla mnie zawsze taką ciekawą analogią było Cesarstwo Rzymskie, w którym uważam, że panowali ci, których bano się bardziej, dawali więcej chleba i urządzali lepsze igrzyska. No i dzisiaj jakby w naszej debacie pytanie, które ja bym z chęcią chciał zadać, to jest tak, kogo my się jako Polacy, czy jako Europejczycy, czy jako ludzie bardziej boimy w tej konfrontacji Stany-Chiny? Zakładałbym, że boimy się tych, których się mniej znamy, czyli powiedzmy Chińczyków. Którzy dają nam więcej chleba? No tutaj zakładam, że pewnie by to należało podzielić pół na pół, przynajmniej tak mi się wydaje od strony polskiej gospodarki,
no, może troszeczkę bardziej w kierunku Chin. I pytanie, kto daje lepsze igrzyska? Jeśli mówimy o Hollywood, o Netflixie, o NBA, który też jest bardzo popularny w Chinach, to jednak widzimy, że te igrzyska są lepiej organizowane ze strony amerykańskiej. Ale to tak powiedzmy, wszystko jest bardzo otwarte i które jakby ponawiam pytanie, kto daje więcej chleba, kto organizuje lepsze igrzyska i kto potencjalnie budzi większy strach. Kolejnym takim elementem, który wydaje mi się niesłychanie ciekawym, to z tego, co ja zauważyłem, Amerykanie budowali swoje soft power ogólnie na świecie poprzez różnego rodzaju instytucje, ale też przez agentów wpływu, którzy promowali amerykańskie wartości, ideologie, sam system edukacyjny amerykański i oni propagowali pewną wizję świata, ładu świata. Natomiast Chińczycy ze względu na swoją ilość podchodzili do tego bardziej fizycznie poprzez różnego rodzaju diaspory. Wiemy, że jest coraz, już dawno temu, podczas jeszcze jak był Związek Radziecki, że dochodziło do konfliktu ze względu na to, że Chińczycy przekraczali granice. Jest diaspora chińska, która jest w Kanadzie i powiedzmy, że w Europie. I teraz pytanie, czy pierwsze, drugie, trzecie pokolenie Chińczyków, którzy wychowywali się za granicą, powiedzmy, że to będzie na zachodzie, czy oni będą się bardziej utożsamiali z danym regionem, czyli powiedzmy, czy Chińczycy mieszkający we Włoszech, Francji, Niemczech, czy będą się określali jako z danego państwa, danego narodu, czy jako kontynentalnie będą Europejczykami, czy jednak będą się określać jako potomkowie wielkich Hanów. Ja na przykład, jeśli miałbym do wyboru odpowiedzenie na pytanie, kim jesteś, i mając do wyboru powiedzmy w skali globalnej małe państwo czy średniej wielkości państwo europejskie, a mogę się określić jako dziedzic właściwie jednej z niej, no powiedzmy dawnego mocarstwa, no to wybrałbym prawdopodobnie określenie swojej tożsamości jako dziedzica mocarstwa cesarstwa. Z drugiej strony pytanie jest, czy w rywalizacji pomiędzy Chinami a Stanami potwierdzą się dotychczasowe na przykład dane statystyczne, że z reguły to państwa demokratyczne częściej wygrywają wojny. Kolejny element, gdzie uważam, że jest niewiadoma, albo na którą by warto się zastanowić, bo my mówimy o państwach. A wydaje mi się, że w tym równaniu jakby właśnie zapominamy o tym, że mamy globalne korporacje, które same w sobie praktycznie działają jak państwo. Na pewno dysponują finansami znacznie większymi niż niejedno państwo. I teraz potencjalnie kto jest w stanie lepiej się sprzymierzyć z tymi korporacjami? Czy Chińczycy, dając im większą swobodę działania na rynkach międzynarodowych bez ograniczeń podatkowo-prawno-moralnych praw człowieka, czy jednak parasol amerykański, który niesie za sobą, powiedzmy, na chwilę obecną większą protekcję polityczno-militarną, przynajmniej na chwilę obecną, co dalej będzie, to jakby już kolejne pytanie. Kolejny element będzie, może już na tym będę w takim razie kończył. Zakładając, że Chiny będą panować nad światem, że w jaki sposób jednoznacznie zostanie wyłoniony zwycięzca tej rywalizacji, czy Chiny mają odpowiednie kompetencje do zastąpienia Amerykanów? Zadaję to pytanie szczególnie w odniesieniu do ostatniej sytuacji z COVID-em.
gdzie no, można się zastanawiać, czy strona chińska mogła lepiej rozwiązać tą całą sytuację, czy jednak nie było innej, lepszej alternatywy i po prostu jednak mieli nadzieję, że w jakimś tam stopniu to nie będzie tak złe, nie będzie takim wielkim zagrożeniem, a jednak wymknęło się spod kontroli. Dziękuję. Dziękuję, Karolu. W odniesieniu do zagadnienia panowania nad Chinami dynastii o pochodzeniu cudzoziemskim, koczowniczym, to jest temat, to jest bardzo złożona kwestia i jestem w sumie świeżo po, że tak powiem, dokonaniu artykułu na ten temat dla najnowszego układu sił, do którego przeczytania zachęcam Cię i również resztę naszego szacownego grona. I oddaję w tej chwili głos panu redaktorowi Leszkowi Ślazykowi. Jeszcze raz dobry wieczór. Słucham i myślę sobie nad wieloma wątkami, które panowie poruszyliście. A przede wszystkim uważam, że to pytanie, jeżeli chodzi o Chiny, to pytanie nie jest do końca zasadne. Ja uważam, że Chiny wcale nie mają ambicji, żeby panować nad światem. My sobie w pewien sposób narzucamy pewne szablony, pewne klisze i przywykliśmy do tego, że pojawił się hegemon. W upadku Związku Radzieckiego pojawił się hegemon, pojawiły się Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, które miały ambicje, żeby być policjantem i wszędzie na świecie za pomocą Marines czy tam innych jednostek wprowadzać demokrację. Z bardzo koniec końców słabym efektem zarówno politycznym, jak i przede wszystkim ekonomicznym. Chiny od czasów Deng Xiaopinga biorą sobie wiele rzeczy, wiele obserwacji do serca, wyciągają wnioski nie tylko z własnych błędów, ale również z błędów swoich sąsiadów, państw bliskich, państw odległych. 1989 rok, u nas 4 czerwca były wybory, tak zwane pierwsze demokratyczne. Tego samego dnia stała się krew na placu Tiananmen w Pekinie. I przez przypadek. Otoczenie Deng Xiaopinga i sam Deng Xiaoping wiedział, że to nie jest droga. Demokracja nie jest rozwiązaniem dobrym dla państw i dla społeczeństw, które nie są do demokracji stosowane. Deng Xiaoping zawsze mówił o tym, że dla niego wzorcem społecznym jest Singapur. Singapur, który się rodził z dyktatury wojskowej. To, co myślę jest pewną cechą wspólną tego, co panowie mówiliście, a z czym ja się zgadzam, to jest to, że Chiny są nastawione głównie do siebie i na siebie. Chiny mają w swoich założeniach, w swoich planach, które są publikowane od lat, to nie są żadne tajne informacje i sekretne plany knowania, tylko publikowane co 5 lat dokumenty Rady Państwa Chińskiej Republiki Ludowej. Chiny mają ambicje, aby w stulecie Chińskiej Republiki Ludowej wrócić na to miejsce, na którym były na początku wieku XIX. Czym wrócić też wszystkimi doświadczeniami, z tym całym bagażem doświadczeń, z których wyciągają wnioski. Dlatego też Chiny tak bardzo w tej chwili postawiły na przede wszystkim na infrastrukturę wewnętrzną. I stawiają cały czas. Jest też zresztą w tej chwili podstawowe narzędzie walki z efektami koronawirusa. Koronawirus, z przypadek, stał się też takim czynnikiem, który pozwala Chinom sprawdzać, na ile Chiny w tej chwili są przygotowane na to, żeby się od świata, cudzysłowie oczywiście, odciąć. Tutaj można sobie spojrzeć na przykład na wyniki sprzedaży firmy Huawei, która jest w tej chwili największym sprzedawcą telefonów komórkowych na świecie, smartfonów, dzięki rynkowi wewnętrznemu. Można spojrzeć też na dane ekonomiczne. Dzisiaj sobie przeglądałem najnowszy raport Banku Światowego.
No, według Banku Światowego Chiny skończą w ten rok na plusie 1,9%, gdzie wszystkie gospodarki główne świata na minusie, tu gdzie mieszkam we Francji, to jest do, nawet do 20% na minusie. W związku z tym pojęcie rywalizacji, to pojęcie konfliktu jest rzecz, która została poniekąd kreowana w Stanach Zjednoczonych. I faktycznie mamy do czynienia z, no, z konfliktem, ale konfliktem nie konfliktem w sensie, kto zajmie miejsce lidera w skali świata, tylko konfliktem dotyczącym możliwości zrozumienia, jak to się stało, jak do tego doszło. Przecież to nie tak miało być. Chiny miały być miejscem, były niezwykle ubogim, biednym miejscem, rządzonym przez komunistów. Przekierowano tam sporo środków, ale to miało się potoczyć tak, jak się potoczyło w Rosji czy w Nigerii. Tak? Te pieniądze miały po prostu zostać wywalone przez lokalnych cyków, miały powstać oligarchie. To się nie stało. Chiny po prostu wykorzystały ten moment, wykorzystały nieuwagę, no i zwykłą chciwość Zachodu i absolutną konsekwencją kierowały te wszystkie środki, może nie wszystkie, ale w ogromną większość środków na budowę państwa. Pamiętam, to powtarzam wielokrotnie, ja pamiętam rok 94, kiedy wylądowałem pierwszy raz w Chinach, w firmie, dużej firmie handlowej, w której wtedy pracowałem w Polsce. Jedyny telefon komórkowy to był telefon, taka walizeczka, jak panowie z serialu Miami Vice nosili, tą walizeczkę miał dyrektor handlowy firmy. Gdy wylądowałem w Chinach, człowiek, który dla nas tam pracował, Chińczyk, powiedział mi, że przekaże mi następnego dnia telefon komórkowy i ja po prostu powiedziałem, nie chcę tego. Co mi walizka, no przecież jest to strasznie gorąco jeszcze ta walizka. No i on mi wtedy przyniósł telefon Sony, taki z klapką i antenką. Dla mnie to był szok. I to był 94 rok. Myśmy funkcjonowali w sieci analogowej, którą nam ktoś sprzedał za nieduże pieniądze. Chińczycy już wtedy na takie układy nie szli po prostu, tak. Jedna z pierwszych informacji, którą uzyskałem, to, że Volkswagen w Szanghaju buduje fabrykę, ale 51% udziału w tej fabryce ma strona chińska. I tak dalej, i tak dalej. Powstały w bardzo krótkim czasie przede wszystkim autostrady. Światłowody, gdy powstawała Alibaba w Hanzu, obok którego mieszkałem, w całej prowincji Zhejiang już wziono światłowody, 97, 98 rok, wszędzie były światłowody już wtedy. Rozwój infrastruktury oczywiście przyczynił się do tego, że cały czas się przyczynia do tego, że nie tylko ekonomia się poprawia tego państwa. Państwo było najbiedniejszym, jednym z najbiedniejszych państw świata w 78 roku, jest teraz drugą gospodarką. Z kilkadziesiąt lat zaledwie, tak? Natomiast to, co kwestia chociażby taka, jak sieć superszybkich pociągów, to typu inicjatywy, tego typu inwestycje w Polsce szczególnie postrzegane są przez pryzmat ekonomii, tak? Ile musi kosztować bilet, ile musi przejechać pasażerów, żeby nam się to opłacało. W Chinach tak to nie działa. Wybudowano te koleje superszybkie i pamiętam, że ktoś nazwał sieć kolei superszybkich w Chinach drugą rewolucją kulturalną. I to jest druga rewolucja kulturalna. Ponieważ ja dzisiaj wsiadając w Shenzhen do pociągu mogę dojechać do Pekinu w 8 godzin 40 minut. To jest 2700 kilometrów. Jest w tej chwili 30 tysięcy kilometrów torów kolei superszybkiej. Nie słyszymy historii o katastrofach kolejowych. Troszeczkę też jakby zrefleksyjnie obserwujemy pewne rzeczy. Tak? Shenzhen już drugi rok z rzędu zamiast ferii ogni sztucznych organizuje takie pokazy nocne dronów. 2-3 tysiące dronów latają sobie w powietrzu i przedstawiają różnego rodzaju obrazy 3D.
no nie wyciągamy z tego żadnych wniosków, tak? Co to znaczy, co się za tym kryje? Ta historia najnowsza, która mnie emocjonuje, czyli chiński elektroniczny pieniądz. Jeden z elementów czegoś, co Chiny ogłaszają od 3 tygodni bodajże, czyli China Standards 2035. Czyli że Chiny po prostu mówią, tak, do 2035 roku chcemy być kreatorem standardów światowych. A to będą narzędzia potencjalne wpływania Chin na świat zewnętrzny. Ale nie armia, nie siła, nie model amerykański, tylko ewentualnie model ekonomiczny. Po to Chinom ingerować we władze w Iranie, na Białorusi czy w Wenezueli? Nie ma znaczenia, czy rządy sprawuje tam dyktator, demokrata, czy ktokolwiek inny. Chodzi o to, żeby państwo prezentowane przez kogokolwiek miało tak samo pozytywne nastawienie do relacji handlowych, biznesowych z Chinami. I to wystarczy. Natomiast to, co dla Chin jest najważniejsze, to, co tak naprawdę sytuacja covidowa i presja amerykańska udowadnia, to, że Chiny muszą być niezależne, po prostu. Są na tyle duże, na tyle ludne, na tyle już zamożne, mogą myśleć o tym, żeby być po prostu niezależne. I to niezależne nie w sposób taki, który no, nam przychodzi do głowy, w sposób prosty, tylko w sposób zaawansowany technologicznie. Czyli na przykład historia pod tytułem energia elektryczna. Energia elektryczna z dowolnych źródeł i gigantyczna sieć energetyczna, która jest siecią inteligentną. Są już rozwiązania, które w tej chwili państwo, w którym mieszkam, czyli Francja, nabywa od Chin, ponieważ nie ma takich rozwiązań. Chińczycy je mają i Chińczycy je stosują. To jest kwestia samowystarczalności żywnościowej. Samowystarczalności opartej między innymi o gigantyczne farmy hydroponiczne albo o syntetyczną produkcję mięsa. To się po prostu robi, na tym się pracuje. Chiny w którymś tam momencie swojej historii uświadomiły sobie po pierwsze, że demokracja nie jest najlepszym rozwiązaniem. Demokracja jest chaotyczna. Demokracja jest nieprzewidywalna. Dla państwa, które jest w tej, a nie innej kondycji jeszcze, w jakiej były Chiny i w jakiej są Chiny, demokracja jest rozwiązaniem niewłaściwym, jest no, zagrożeniem dla stabilnego rozwoju. I dla Chin też, myślę, że dla przywódców chińskich też jest to jasne, że Chiny, jak któryś z panów powiedział, mają kompetencji do tego, żeby sprawować władztwo nad światem. Nie mają takich kompetencji i chyba nawet nie zamierzają chować się na światowego lidera w tym sensie, że będą jakby stawiać marionetkowe rządy. I znowu dzisiejsza sytuacja nam to pokazuje, tak? Chiny były w stanie wewnątrz, same z siebie, poradzić sobie, zresztą tak jak Wietnam, Japonia i Korea, z problemem epidemii poprzez to, że no, istnieje tam po prostu dyscyplina społeczna. My jako dumna Europa przechodzimy już drugą falę epidemii, no bo jesteśmy wyznawcami wolności, tak? No bo to jest jakaś rzecz, jakaś istota dla nas niezwykle ważna. A myślę, że dla Chin i dla Chińczyków istotą jest po prostu państwo. Po prostu państwo. Nie tylko dla władz. Ja byłem też poruszony, przebywając w takich miejscach jak Shenzhen czy Suzhou i odwiedzając tam naprawdę zdumiewające ośrodki naukowe, że poczucie dumy narodowej i to poczucie sukcesu, to poczucie spełniania się tego China Dream jest powszechne.
powszechne i to jest też jeden z elementów, którego myślę, nawet w takiej retoryce publicznej strona amerykańska w ogóle nie zakłada, że Chiny i Chińczycy zdobyli to, co zdobyli w tak krótkim czasie, pamiętają doskonale, jak było. I nie dadzą sobie tego odebrać. Bo nie jest efekt cudu jakiegoś daru, dobrego układu, tylko jest efekt bardzo ciężkiej, organicznej pracy. Ja, jak mówiłem, w 1994 roku wylądowałem w Chinach i przeżywałem, widziałem to, jak Chiny budowały, z czego się wzięły te wieżowce, koleje super szybkie, wielkie ośrodki sztucznej inteligencji itd. itd. Była krew pod i łzy, po prostu. Tak, to były miliony ludzi pracujących za $50 miesięcznie, 7 dni w tygodniu, po 14-16 godzin sypiający na betonowych podłogach, w warunkach zupełnie niewyobrażalnych. To już jest przeszłością. W ciągu 40 lat odeszło w przeszłość. W związku z tym mamy do czynienia z takim bardzo dużym potencjałem wewnętrznym, społecznym. Ten potencjał się też wyzwolił w czasie COVID-u. Nagle się okazało, że Chińczycy są skłonni do wolontariatu. Zresztą jest bardzo duża też forma, program społeczny prowadzony w Chinach, uruchamiający właśnie tą wrażliwość społeczną. Czyli na przykład programy polegające na tym, że emerycia w Chinach idzie się na emeryturę będąc kobietą w wieku 55 lat, mężczyźni idą na emeryturę w wieku lat 60. Chyba, że jesteśmy pracownikiem administracji państwowej, to możemy iść na emeryturę w wieku lat 50. I ci emeryci są angażowani w pracę z osobami siebie starszymi. Oczywiście to się wiąże też z finansowymi apanażami, czy też z zyskami w systemie zaufania społecznego, ale to powoduje, że to społeczeństwo zaczyna też inaczej funkcjonować. Ono też inaczej reaguje chociażby właśnie na zagrożenia, inaczej się dyscyplinuje i tak dalej. No i w związku z tym mamy do czynienia też z pewnym rozdźwiękiem. Co ja obserwuję, to jest na przykład bardzo duży powrót, szczególnie tego pokolenia 50-60 ze świata do Chin. Chińczycy, i to jest zasługa Donalda Trumpa, Chińczycy przestali się dobrze czuć na zewnątrz, wracają do Chin, ale wracają z doświadczeniem 30-40 lat pracy na przykład na uczelniach technicznych na całym świecie. A w Chinach świadkiem takich programów, na przykład naukowiec, który wraca do Chin, dzień dobry, dostaje do zagospodarowania 20 milionów RMB, to jest około 10 milionów złotych. I dowolną ilość współpracowników, żeby kontynuować swoją pracę albo prowadzić badania, na które nikogo nie było stać w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Anglii czy Niemczech. To są jednostki, to są wielkie rzesze ludzi. To samo dotyczy młodych ludzi, ja spotykałem ludzi, którzy się urodzili w Australii czy w Anglii, a przyjeżdżają do Chin, bo jest ich środowisko. Jest ich miejsce, tam się czują dobrze, tam się mogą realizować, tam mogą też zarabiać pieniądze. Więc poniekąd też i ten element chińskiego społeczeństwa powoduje, że po prostu najzwyczajniej w świecie jest łatwo się zamknąć na świat zewnętrzny, ale unikając tego problemu, który wystąpił właśnie w wieku XIX, gdzie cesarstwo się zamknęło, było zadufane i wszystkim, co nie wiem, i nie wiedziało, co się dzieje na zewnątrz. Dzisiaj Chińczycy chcą wiedzieć, chcą mieć pewien przekrój sytuacji, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na świecie, właśnie żeby unikać tych błędów, które popełniono w przeszłości. Więc reasumując, uważam, że pojęcie rywalizacji USA-Chiny jest tak naprawdę pojęciem istniejącym de facto po stronie amerykańskiej. I kto będzie panował nad światem? Na pewno nie Chiny.
chyba że ludzkość o to poprosi. Natomiast uważam, że Chiny bardziej są zainteresowane tym, żeby opanować, żeby mieć kontrolę nad swoim regionem. To chodzi o Koreę, chodzi o Japonię, Indonezję, która przecież bardzo szybko rośnie, za chwilę będzie czwartą gospodarką świata. I to wystarczy. Wystarczy, żeby doskonale funkcjonować. I jeżeli chodzi o Europę, już zwłaszcza o Polskę, są wybory indywidualne. To jest kwestia taka, która musi po prostu zapaść w tych państwach i ze świadomością tego, o czym mówił pan dr Bartosiak, że jest duża szansa, że powstanie duży blok rosyjsko-chiński. Między innymi dlatego, że oba państwa znajdują się na tym samym kontynencie. Ameryka jest za morzem i te interesy są być może rosyjsko-amerykańskie zbieżne, ale Rosja i Chiny to są bliźnięta siamskie, zrośnięte za długą granicą. I Amerykanie na pewno nie będą od Rosji kupować gazu ani ropy naftowej. To tyle. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za tradycyjnie niezwykle ciekawe rozważania, szczególnie dotyczące tutaj pana licznych doświadczeń biznesowych w tym ogromnym kraju. Tak tonem może nie tyle polemiki, co do powiedzenia. Niewątpliwie Chiny mają w swojej kulturze jakieś takie cechy, aby spoglądać przede wszystkim do wewnątrz. Są bardzo zainteresowane tym panowaniem na swoim podwórku, jakimś tam powrotem do dawnego systemu trybutarnego. Tylko w tym wszystkim jest jeden szkopuł. Jeśli Chiny odzyskają dominację nad Azją Wschodnią, to bardzo urosną globalnie i to da im pewne właśnie takie pewne możliwości, aby nad światem, może nie zapanować, ale zdobyć bardzo duże przewagi nad Stanami Zjednoczonymi. Myślę, że do tych rozważań sobie jeszcze wrócimy. Tymczasem mamy pytania od widzów i pierwsze pytanie dotyczy tego, jakie propozycje dla naszego regionu mają oba mocarstwa. Może pan profesor Łukasz Gacek najpierw by zabrał głos w tej sprawie. Panie profesorze, proszę. Okej. Tak. Jakie propozycje Chiny mają do przedstawienia dla naszego regionu, tak? Tak. Chiny i też Stany Zjednoczone. W zasadzie najprościej rzecz ujmując, Chiny przedstawiły swoją ofertę. Przedstawiły ofertę w postaci tej wielkiej inicjatywy, idei. Inicjatywy Pasaj Drogi. Pytanie, jak w stosunku do niej się ustosunkujemy, bo oczywiście korzyści, tutaj musimy zrównoważyć pewne korzyści, pewne również koszty takowych przedsięwzięć. Niewątpliwie mamy tu dosyć dobre warunki. Jesteśmy zlokalizowani w centrum Europy, czyli stajemy się takim naturalnym hubem, jeśli chodzi o połączenia komunikacyjne, połączenia transportowe, aczkolwiek konkurencja nie śpi, bo przecież mamy w sąsiedztwie państwa, które wyrażają podobne aspiracje, myślę tutaj choćby o Białorusi, o Węgrzech, zatem jeżeli chcemy przejąć tę palmę pierwszeństwa, musimy tutaj w jakimś sensie podjąć tą rękawicę. Myślę, że tu akurat jeśli chodzi o tą kwestię hubu, myślę, że bardziej, czy potencjalnego hubu, tu bardziej właściwą osobą będzie dr Bartosiak, bo on ma tutaj doświadczenia związane z potencjalną budową centralnego portu komunikacyjnego, ale to zapewne do tego wątku nawiążę. Pytanie, w jaki sposób my jesteśmy otwarci na propozycje Chin? Co my mamy realnie do zaoferowania?
w jakim układzie chcemy w ogóle rozmawiać z Chinami. Jeżeli spojrzymy na ów schemat, no Chiny przede wszystkim rozwijają relacje w wymiarze bilateralnym, ale no mamy również kanały dialogu wykształcone w układzie 17+1, no i naturalnie przez pryzmat samego faktu, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Zatem pytanie, w jakiej formie chcemy tutaj występować. Jakie są tutaj potencjalne obszary współpracy? Czym Chiny są najbardziej zainteresowane? No, tutaj nie będzie zaskoczenia, bo ten schemat zainteresowania jest w zasadzie dosyć jednolity. Chiny wyrażały i wyrażają zainteresowanie obszarami kluczowymi, strategicznymi z punktu widzenia interesów państwa przyjmującego. Myślę tutaj o infrastrukturze krytycznej. No, jesteśmy w trakcie dyskusji związanej z G5, również sektor energetyczny, farmaceutyczny, przemysł chemiczny, sektor finansowy. Zatem to są obszary potencjalnego zainteresowania Chińczyków. Może tutaj kropka. No oczywiście. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Pan doktor Jacek Bartosiak. No, oczywiście sytuacja różni się teraz i względem tego, co było kilka lat temu. Otóż Chińczycy wówczas, gdy jeszcze Amerykanie nie wzięli ich na celownik, a zatem Amerykanie też nie zaczęli wywierać presji na nas, chcieli, żebyśmy umiejętnie wpisali się w rolę złamania rewolucji Oceanu Światowego, która 500 lat temu zmieniła przepływy strategiczne w świecie i spowodowała, że zachodnia Europa i Stany Zjednoczone docelowo stały się najsilniejszymi państwami, tak, mocarstwami światowymi, ustanawiają reguły gry. Chińczycy pasem i szlakiem, całą swoją podstawą chcą złamać tą zasadę i przywrócić stare reguły gry. No i my geograficznie byliśmy na tej drodze. Byliśmy na drodze między masami lądowymi Chin a Europą Zachodnią, no bo na świecie są dwa najbardziej produktywne miejsca i nie jest to Ameryka Północna, tylko jest to Europa Zachodnia i Chiny, zwłaszcza na wybrzeżu. I to byłoby centrum świata. No i Polska siłą rzeczy łączy na północ od Karpat. Są dwa miejsca wyjściowe do Europy, które decydują o tym. Jest Dolina Dunaju i Nizina Środkowoeuropejska. My i Rumunia decydujemy zatem o tym, czy Chińczycy mogliby wejść ze swoimi przepływami strategicznymi do Europy. A w masach lądowych przepływy strategiczne realizowane są nie na Oceanie Światowym, który korzysta z portów, tylko no, trzeba zbudować infrastrukturę i to jest tak zwane rywalizacja przepływy strategicznej. Chińczycy, pomimo tego, że amerykańscy strategzy od ponad 100 lat uważają, że to jest niemożliwe, żeby konkurować z Oceanem Światowym pod względem efektywności, jednak postanowili. I stąd pociągi, stąd ta próba i Chińczycy wiedzą, że przepływy strategiczne determinują łańcuchy dostaw, to widać już w czasie COVID-u. Przepływy strategiczne determinują łańcuchy wartości, też widać. Przepływy strategiczne determinują układy infrastrukturalne oraz możliwość w dużej mierze decydowania o tym, jak wygląda gospodarka, orientacja gospodarcza kraju. Więc Chińczycy nam proponowali, żebyśmy może jednak zerwali z pozostałościami dualizmu na łabie i wzięli udział w wielkiej rewolucji Eurazji. My oczywiście z powodu bezpieczeństwa, generalnie z powodu bezpieczeństwa nie chcieliśmy wziąć udziału w tym, no bo Amerykanie są gwarantem bezpieczeństwa względem Rosji. Plus oczywiście naszym elitom się nie śniło, że można z Chińczykami robić, przecież Zachód jest najwspanialszy na świecie. Nie, ledwo żeśmy dobiegli do tego Zachodu, żeby teraz geopolityka znowu nas zmuszała do jakichś takich wyborów. Przy czym ja uważałem, że można było połączyć jedno i drugie i wzorem starych mistrzów mieć kilka punktów odniesienia i balansować z korzyścią dla zmiany statusu gospodarki peryferyjnej, w której Polska pozostaje.
można było to rozegrać. No teraz jest już za późno, bo musimy poczekać na rozstrzygnięcie tej wielkiej wojny, która już trwa między Chinami a USA. Natomiast musimy się przyglądać, co zrobią Niemcy, bo Niemcy nie chcą złamania świata, który dał im prosperitę. Go stworzyli Amerykanie, ale w dużej mierze odbyłaś to dzięki Chinom teraz. No i chcą, żebyśmy byli ich podwykonawcami, więc Niemcy będą mieli teraz poważny problem po wyborach amerykańskich, jak się przekonają, że nowy albo stary lokator Białego Domu wcale nie popuści z Chinami, a zatem będzie łamanie globalizacji. My też będziemy musieli się nad tym zastanowić. No Chińczycy oczywiście wraz z infrastrukturą chcieli wchodzić na łańcuchy wartości i docelowo nie należy mieć złudzeń, nie było to zrobione z żadnej miłości, tylko Chińczycy wiedzieli, że muszą mieć bezpieczny pomost do Europy Zachodniej, połączony z sprawnymi, kontrolowalnymi, tak jak Unia Europejska robi to samo, no, finansując drogi wschód-zachód i finansując rzeczy, które służą rozbudowie Unii Europejskiej i penetracji kapitałowej, organizacyjnej, regulacyjnej, tak samo imperia postępują. Chińczycy robiliby tak samo. No i w związku z tym próbowali, należało po prostu rozegrać swoją kartę. My tego nie zrobiliśmy. Tak jak powiedziałem, teraz jest za późno. Wydaje mi się, że Chińczycy wybaczą. Jeżeli wygrają, to nam łaskawie wybaczą, bo rozumieją, w jakiej jesteśmy sytuacji, więc o tyle to jest dobra sprawa, że będą musieli tak nam wybaczyć, to zrobią. Natomiast pytanie sprowadza się do tego, kim my chcemy być. Dlatego, że kiedyś jak siedziałem w Hongkongu i rozmawiałem już wiele lat temu z człowiekiem, który zajmował się pasem i drogą i powiedział do mnie tak, jesteś z Polski, tak? Strasznie to smutne, bo właściwie od kilkuset lat, jeżeli ktokolwiek chciał coś zrobić wielkiego, musiał z Polski wyemigrować. No, do zachodniej Europy najlepiej, czy do Stanów. Właściwie w tej Polsce się nie da nic zrobić. Nie? No a teraz też macie smutny wybór, bo albo będziecie w sferze chaosu, albo zgodzicie się, że będziecie pomocnym nowego wielkiego Imperium Rzymskiego, z którym my będziemy handlować. Bo Ameryka jest skończona, tak powiedział ten człowiek. To było w 2016 roku, czy 15, więc już szmat czasu temu. I no, też również spotykałem się wielokrotnie z delegacjami chińskimi, byłem zawsze pod wielkim wrażeniem ich przygotowania merytorycznego ze strategii, geostrategii, znajomości geografii Europy Wschodniej. Właśnie zasad funkcjonowania przepływów. Nigdy im nie musiałem tłumaczyć za długo, co chcemy zrobić, bo oni w lot to rozumieli. Po prostu wielkie cywilizacje mają pamięć i mądrość. Ja to specjalnie tak mówię, bo ja widzę, że tutaj nie muszę nikogo z panów przekonywać co do tego, że Chiny są wielką cywilizacją i mają ogromne zasoby intelektualne i bynajmniej należy lekceważyć, wręcz przeciwnie, ich potęga intelektualna jest tak ogromna, że może przytłaczać, przy nie mówiąc organizacyjnej i innej. Natomiast przyznajcie, że w Polsce cały czas naprawdę jest jakieś przekonanie o jakiejś rzekomej wyższości, zwłaszcza Polaków nad Chinami. Jest to niesamowite. I, drodzy panowie, a naprawdę jest to szczególnie mocne w elitach państwa polskiego. Więc elity państwa polskiego tylko czekają, aż w każdym kwartale Chiny wreszcie upadną i te puste miasta pokażą się wydmuszkami, ten komunizm upadnie i te Chiny po prostu barbarzyńskie nie mają żadnych szans z wielką cywilizacją Zachodu. I to jest pewien problem mentalny. To jest pewien problem mentalny. Ja to w związku z tym, że mam dosyć zimny umysł w takich sprawach, ja to śmiem twierdzić, że wpuszczenie chińskiego biznesu na kontrolowalny sposób, bo Chiny są daleko i nie mogą przyjechać czołgami tutaj nam przejąć. Jak na przykład ich wywłaszczymy, to nie będą w stanie nic tam zrobić złego z tego biznesu, w przeciwieństwie do Rosjan albo Amerykanów. W związku z tym tak naprawdę są mniej niebezpieczni niż inni. Tak, z punktu widzenia czystej geopolityki, bo gdyby są całkowicie zależni od nas, od naszej władzy politycznej i od naszych decyzji, no, możemy ich wyrzucić z dnia na dzień ze wszystkiego, co robią i nic sami są w stanie zrobić. Zupełnie przeciwnie do innych partnerów. Więc ja tu bym się kierował zimną kalkulacją, dokładnie taką samą, jaką kierowało się przywództwo chińskie, które wydźwignęło ten kraj, o czym mówił pan Leszek Szlazyk tak interesująco, wydźwignęło ten kraj z takiej dziury,
do pierwszoligowości światowej i największego cudu w historii świata, cudu gospodarczego w historii świata, nieporównywalnego z niczym w historii ekonomicznej świata. Oczywiście ten świat się zatrzęsie z tego powodu. Już widać pierwsze oznaki tego i nie wiem, no mam nadzieję, że jak za 3 lata nie będziemy rozmawiać, to nie będziemy się zastanawiali, co tam się przetoczyło przez Pacyfik, bo ja szczerze mówiąc nie wiem, jak Ameryka i Chiny mogą rozstrzygnąć to napięcie bez systemowej wojny, która wyzeruje system strategicznych przepływów. Nie widzę scenariusza poza takim, że Amerykanie się rozpadną w sobie, albo Chiny się zapadną w sobie, ale chyba zgadzamy się, że ani jeden, ani drugi scenariusz jest raczej niemożliwy. No, to może to powiedziałem, co bardzo dziękuję. Dziękuję, panie doktorze. No, nie daj Boże, aby coś się przez ten Pacyfik przetoczyło, bo wszyscy wtedy będziemy biedni, no ale, ale jeśli powiedzmy, mogę polityka dodać, jest ponad nami. Jeśli mogę dodać jeszcze a propos tego, to naprawdę nie oczywiście są strzeły. Ja oczywiście jak mówię po polsku i w Polsce o tym, to mam wrażenie, że niektórzy myślą, że ja tutaj naprawdę opowiadam niestworzone rzeczy, ale już w Stanach Zjednoczonych, jak o tym mówię, to są oczywiste rzeczy. Wystarczy, wczoraj sekretarz obrony Esper miał rozmowę w The Heritage Foundation, można sobie zobaczyć w internecie, i mówi o przygotowaniach do wojny z Chinami, o planach wojennych, o wojnie z Chinami, o planach wojennych, o zasobach, o rakietach, o magazynach, o logistyce, o tym, że trzeba podciągnąć logistykę bliżej łańcucha wysp, o gotowości bojowej. Po prostu. Dziękuję, panie doktorze. Karol Piekut. Dziękuję. Nie wiem, czy mam coś do dodania w tym momencie. Znaczy tak, bo pytanie było, czy co możemy otrzymać, tak? I od jednego państwa i od drugiego. Tak, jak najbardziej. Co nam mogą zaproponować i proponują Amerykanie i Chińczycy? Znaczy, oprócz inwestycji i know-how i tak dalej, udziału przy stole dzielącym różnego rodzaju torty, tak? Ja bym chciał na przykład, tutaj doktor Bartosiak już o tym w sumie wspominał, ja bym bardzo chciał na przykład, żebyśmy nauczyli się chińskiego pragmatyzmu w podejściu do powiedzmy polityki ekonomicznej, że nasze powiedzmy jakieś tam zatargi historyczno-polityczne w żaden sposób nie powinny mieć wpływu na nasze stosunki z Chinami czy z innymi partnerami handlowymi. Zresztą Chińczycy na przykład mają różnego rodzaju spory o wyspy i tak dalej, ale to politycznie to jest jedna ścieżka, jakieś debaty, rozmowy i tak dalej, ale od strony gospodarczej business as usual. I moim zdaniem tego w naszej polityce zagranicznej, szczególnie w sferze właśnie ekonomicznej, najbardziej brakuje, że Chiny są niedobrym partnerem, bo to jest państwo komunistyczne, a my jako Polska jesteśmy antykomunistycznym blokiem walczącym ze wszystkim, co jest komunistyczne. Natomiast z drugiej strony, jeśli mówimy o Amerykanach, fajnie by było, to by było niesamowicie ciekawe, jeśli byśmy umiejętnie nauczyli się tworzenia tego samego, co Amerykanie. Zresztą ja po sobie widzę, że inaczej na niektóre rzeczy patrzę, jakby rozumiem i widzę ten tok działania Amerykanów ze względu na to, że spędziłem czas na studiach. I mimo, że to było jakimś tam młodym wieku, to pewne idee mimo wszystko zostały zaszczepione we mnie i w momencie, kiedy człowiek jest młody i podatny, czy wrażliwy na różnego rodzaju podejścia, to właśnie Stany działają na naszą wyobraźnię. Wiadomo, że człowiek dorasta i jakby zaczyna kreować własny światopogląd, ale gdy na przykład Polska, ja wiem, że to jest bardzo jakby ambitne i być może niewykonalne, ale przynajmniej moglibyśmy w tym kierunku podążać,
to nauczyć się właśnie, że gdzieś trzeba zacząć, powolutku budować, tym bardziej, że jeśli na przykład z Chinami, my mamy tych ambasadorów historycznych, tak? Mamy Chopina, mamy Kili Skłodowską. Ja wiem, że Chińczycy, mimo że to było dawno temu, to jak czasami mówiło się komuś, że jestem z Polski, to pomijam, że mylą nas z Holandią, to tutaj tak jakby też musimy się nauczyć lepszego marketingu, ale Boniek był znany i to są rzeczy, na których my powinniśmy budować, żeby zaistnieć lepiej w ich świadomości, bo wtedy i my będziemy w stanie więcej otrzymać, zarówno jeśli mówimy o wsparciu biznesu, inwestycje, edukacje, wydaje mi się, że Chińczycy będą podążać tym takim modelem Singapuru, gdzie te uczelnie z Singapuru są coraz wyżej w rankingach ze względu na to, że umiejętnie udaje im się tak naprawdę przekupić finansowo wykładowców z najlepszych uczelni zachodnich, którzy przychodzą do Singapuru i z tego, co widzę, to Chińczycy robią to samo. I oba państwa dają nam jakby lekcje poprawienia własnej sytuacji, oczywiście w powiązaniu z finansami. I może na tym skończyć, co możemy jakby od nich uzyskać, oprócz tego, co już było wspomniane. Karolu, bardzo dziękuję. Pan doktor Bartosiak musiał się z nami niestety pożegnać. No, sygnalizował nam wcześniej, że ma ograniczony czas. Bardzo dziękujemy panu doktorowi za udział i przekazuję głos panu redaktorowi Leszkowi Ślazykowi. Proszę, panie Leszku. Redaktorowi. Co jest tak naprawdę dla mnie najbardziej bolesne i dotkliwe, to świadomość taka, że ani Stany Zjednoczone, ani Chiny na dzień dzisiejszy nie mają nam nic do zaoferowania. A wynika to stąd, że my nie mamy żadnej polityki zagranicznej. Nie można oczekiwać, że ktoś zaproponuje coś w momencie, kiedy wiadomo z kim i o czym ma rozmawiać. Nie ma polityki zagranicznej ani nie ma polskiej polityki zagranicznej, tak? Więc ona nie ma żadnego kształtu, jest amebą. Ostatnia moja wiadomość, którą otrzymałem na temat polskiej polityki zagranicznej, to, że pan premier Morawiecki miał się zajmować Europą, a pan prezydent Duda miał się zajmować resztą świata. Zajmuje się teraz ktoś inny. Tak to nie działa, po prostu. Tak to nie działa. To, co jest wielkim atutem, coraz większym atutem Chin i o czym pan Karol przed chwilą mówił, to elity chińskie. Jeżeli chodzi o ludzi sprawujących władzę w Chinach, to nie są ludzie z przypadku, z losowania, jakiegoś lotto urządzonego pomiędzy ludźmi mieszkającymi w głębokiej wsi i gdzieś tam w miastach. Przypadkowość, po prostu przypadkowość i efekt tego, kto lepiej sprzeda pomysł na to, czy chcesz iść na emeryturę w wieku 55 lat i zarabiać 15 i mieć 15 tysięcy złotych na rękę. Tak po prostu w Chinach nie działa. Proces tworzenia elit w tej chwili w Chinach się umacnia. Jest po prostu, to jest też czarno-biały, można sobie to przeczytać. W 2035 roku w szeregach komunistycznej partii Chin ma się znaleźć 5% społeczeństwa. Tylko żeby znaleźć się w szeregach komunistycznej partii Chin, trzeba będzie mieć z jednej strony albo wyższe wykształcenie i nieposzlakowaną opinię i świadectwo najmniej dwóch albo trzech wieloletnich członków komunistycznej partii Chin, albo być osobą, jak to określono, społecznie użyteczną, czyli na przykład system zaufania społecznego będzie determinował, czy dana osoba może być członkiem partii, czy też nie może być członkiem partii. Taki news, który opublikowaliśmy na stronie Chiny24, który wzbudził wiele wesołości,
News z prowincji Gansu, gdzie dla urzędników państwowych, dla urzędników administracji państwowej w jednej gminie wprowadzono 100% prohibicję. Albo jesteś urzędnikiem państwowym, albo pijesz alkohol. Prohibicja obejmuje czas wolny i czas, bo urzędnik państwowy ma być aktywny 24/7. Skoro jesteś urzędnikiem państwowym, masz służyć społeczeństwu wtedy, kiedy społeczeństwo ciebie potrzebuje, a nie kiedy ty możesz akurat, bo wytrzeźwiałeś albo wydarzyło się coś innego, co umożliwia ci wypełnienie twoich obowiązków. To, co na mnie wywarło największe wrażenie, jeżeli chodzi o Chiny w ostatnich 2-3 latach, to wizyta w Greater Bay Area, czyli w tym obszarze pomiędzy Macau a Hongkongiem, gdzie ilość firm, startupów, firm dojrzałych, które zajmują się historiami zupełnie w Polsce niewyobrażalnymi, bo nie ma nawet infrastruktury, żeby można było tego typu działania prowadzić. I poziom nie tylko intelektualny, poziom komunikacyjny, świadomość tego, co się robi, świadomość osiągania celów, dyscyplina wewnętrzna, chociażby przejawiająca się w tym, że nie ma już obiadów 3-godzinnych, siedzenia wieczorami popadłego, bo będziemy rozmawiać o jakichś interesach. To się skończyło. Nikt tego już nie praktykuje. Lunch trwa 30 minut, spotkanie trwa 30 minut. Jesteśmy już teraz w stanie w Chinach, oczywiście warunkiem, że miejsca spotkania są bardzo od siebie odległe, odbyć 4 spotkania w ciągu dnia, a nie tak jak kiedyś, że jedno i koniec, no bo więcej się nie uda. Chociażby kwestia przywódcy, czyli Xi Jinpinga. Nieładnie, ale nazywam go Gruppenführerem Wolfem, kto pamięta Jana Klossa, taką postać z ostatniego odcinka, bodajże Gruppenführer Wolf to była postać mityczna, która była odpowiedzialna za bardzo niemiłe rzeczy, a okazało się później, że 4 literki tego nazwiska to były pierwsze literki nazwisk istotnych, fizycznych, istniejących osób, które wspólnie podejmowały takie decyzje i wydawały podwładnym te wszystkie niemiłe rozkazy. I Xi Jinping po prostu jest takim uosobieniem takiego Gruppenführera Wolfa. Przecież on, jak pojawił się w Pekinie, nie wyciągnął sobie z kieszeni projektu reformy armii, projektów Belt and Road i chociażby również w 2013 roku uruchomionego projektu rozwoju sztucznej inteligencji. Były wszystko rzeczy opracowane przez ogromne sztaby ludzi, głównie Chińskiej Akademii Nauk, którzy po prostu przez lata takie projekty przygotowywali, a Xi Jinping jest liderem, parzą. Tak? Jest osobą, która jakby no jak w pojedynkę uosabia te wszystkie aspiracje, dążenia, projekty i tak dalej, i tak dalej. Jest też w chwilach zagrożenia tą osobą, wokół której, wokół sztandaru zbiera się społeczeństwo. Jest też taką osobą, która jak się coś nie uda, położy głowę. Po prostu. Kto w tej chwili działa. Natomiast po naszej stronie i to jest, to mnie dotyka po naszej stronie po prostu nie ma partnerów, tak? Myślę, że w pamięci Chińczyków jest ten incydent, kiedy to prezydent Xi Jinping przyjechał do Polski, spotkał się z prezydentem Dudą i no, uruchomili symbolicznie hub kolejowy, przeładunkowy pod Łodzią. W paręnaście miesięcy później pan Antoni Macierewicz to storpedował. To takich rzeczy Pekin nie zapomina ta rzecz wypłynie w momencie dla nas najmniej przyjemnym i no, zostanie na stole. My też pamiętać o tym,
Ja staram się o tym przypominać, że pracownik Huawei, który został aresztowany w styczniu zeszłego roku, do dzisiaj siedzi w więzieniu i nic nie ma zarzutów. Sprawa jest niewyjaśniona. To są rzeczy, które są po naszej stronie, tak? W tym czasie, tak jak wczoraj czy przedwczoraj się dowiedziałem, na przykład Poczta Łotewska podpisuje z pocztą chińską umowę na temat stworzenia hubu logistyczno-magazynowego w e-commerce. W Polsce nie ma żadnego magazynu e-commerce'owego powiązanego z Chinami, chociaż jesteśmy odpowiedzialni za ponad 50% zakupów internetowych towarów z Chin w naszym regionie w Europie. I tak dalej, i tak dalej. Dlatego też, no, jeżeli chodzi o Chiny, to my musielibyśmy się jakoś opowiedzieć, musielibyśmy kreślić się po prostu. Kim jesteśmy, o co nam chodzi, na czym nam zależy. Otrzymać można bardzo dużo, tak jak dr Bartosiak mówił, oczywiście w sposób racjonalny, wyważony, ze świadomością ryzyk i zagrożeń. No ale to jest ogromny potencjał, który należałoby wykorzystać chociażby po to, żeby chociaż w jakiejś części minimalizować to uzależnienie się od gospodarki niemieckiej. Powinniśmy szukać rozwiązań w tym celu. A jeżeli chodzi o stronę amerykańską, ustawiliśmy się w tej relacji jako klient, tak? No, ostatnia propozycja, czyli właściwie taka propozycja firmy ochroniarskiej, że zapłacimy 2 miliardy dolarów i będą stacjonowani amerykańscy żołnierze, no, którzy jak się stanie coś niemiłego, to po prostu spakują walizki i jadą. Bo przecież nie będą tutaj się jakoś wygłupiać, jeżeli stanie się coś poważniejszego, no bo nie po to będą tylko, jak mniemam, symbolicznie bardziej niż realnie. To jest bardzo istotne, myślę, że to szczególnie w ostatnich miesiącach bardzo wyraźnie widać. Od Ameryki dzieli nas ocean, oprócz tego, że Europa Zachodnia dzieli nas ocean. Nagle się okazało, że w świecie, który jest zaburzony, a epidemia kreowała świat zaburzony, nagle się okazało, że chociażby połączenia drogowe czy kolejowe jednak mają znaczenie. Jednak to jest jakaś alternatywa w stosunku do tych podróży morskich. Ten kierunek będzie rozwijany, no bo ja też obserwuję te rzeczy, które się dzieją, jeżeli chodzi o dużych armatorów, czy firmy siedzące w biznesie logistycznym na świecie. I tu następuje przekierowanie. Wszyscy, którzy są w Europie i którzy zarabiają pieniądze na transporcie towarów, ale też i usług, przekierowują się na ląd. I to jest tendencja, która chyba będzie już trwała. Czym bardziej będą rozchwiane Stany Zjednoczone, czym bardziej będą chaotyczne te układy. I myślę, że to nie ma znaczenia, czy pozostanie na w Białym Domu Trump, czy będzie to Biden. Tym bardziej kwestia Związku Euroazjatyckiego będzie istotniejsza właśnie między innymi dla biznesu, również dla państw, dla tych państw, które są świadome znaczenia biznesu. My niestety ostatnimi czasy mam wrażenie, że sklejamy się, znaczy te zwane elity zarządzające państwo odklejają się od rzeczywistości, od tego, co dla państwa jest ważne, i tak dalej. W zasadzie wszystko. Dziękuję, panie Leszku. Mamy kolejne pytania od widzów. Mam do panów taką prośbę, aby odpowiadać na te pytania w miarę możliwości jak najbardziej kompaktowo. Pierwsze pytanie, szkoda, że nie ma z nami już doktora Bartosiaka, dotyczy tego, czy rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi Chiny nie będą próbowały, powiedzmy, przeszkadzać jakoś Stanom Zjednoczonym na ich własnym podwórku, czyli na podwórku Nowego Świata, Ameryki Północnej oraz Południowej. Natomiast drugie pytanie dotyczy tego,
Jakie są podstawowe problemy na drodze dalszego rozwoju Chin? Może tradycyjnie zacznijmy te wypowiedzi od pana profesora Łukasza Gacka. Może jakie są podstawowe problemy w związku z... Z dalszym rozwojem Chin. Jakie... Tak. Dobrze, no tu jest cały katalog zagrożeń. Przede wszystkim, jeżeli w ogóle spojrzymy na zagrożenia, jak Chiny identyfikują zagrożenia, to trzeba tutaj jednoznacznie i otwarcie powiedzieć, Chiny zagrożenia widzą tylko wewnątrz. Poza granicami ich nie ma. To są co najwyżej wyzwania. To są sytuacje co najwyżej niepewności, ale nie zagrożenia. Zagrożenia z sytuacją niepokoju to nie są pojęcia tożsame. Sytuacja niepokoju może być związana z trudną sytuacją na Półwyspie Koreańskim, złożoną sytuacją w Afganistanie, w bliskim sąsiedztwie, która może ekstrapolować na grunt państwa środka, ale to nie jest identyfikowane jako zagrożenie. Te podstawowe wyzwania związane są z tym, co dzieje się wewnątrz państwa. Tutaj oczywiście katalog wyzwań jest bardzo, bardzo szeroki. Można je skatalogować w kilku punktach. Wyzwania demograficzne. Zresztą już kilka kwestii tutaj padło. Trzeba tutaj zauważyć, że Chiny na przestrzeni ostatnich 70 lat no, diametralnie się zmieniły. W momencie, kiedy powstała Chińska Republika Ludowa, Chiny zamieszkiwało niespełna 600 milionów ludzi. Dzisiaj ponad 1,4 miliarda. Jeszcze w latach 50. w Chinach toczyła się dyskusja, jaką liczbę ludności Chiny są w stanie zagospodarować. I wtedy ekonomiści chińscy jeszcze przed zainicjowaniem wielkiego skoku naprzód mówili o 800 milionach. Tą liczbę dawno przekroczyliśmy. Zatem tu pojawiają się wyzwania właśnie związane z przeludnieniem, nierównomiernym rozłożeniem demograficznym. Znakomita większość ludzi zamieszkuje na wschodnim wybrzeżu, zdecydowanie mniej w interiorze, nie mówiąc już o regionach zachodnich. Obserwujemy silny trend zwiększonej urbanizacji. Dzisiaj znakomita większość Chińczyków, ponad 60%, zamieszkuje w strefach zurbanizowanych. W momencie, kiedy Chiny wchodzą na drogę reform, niespełna 1/5 ludności. Zatem mało tego, w perspektywie najbliższych 2 dekad kolejne 300 milionów zasili miasta. To są poważne wyzwania, z którymi Chiny będą musiały się zmagać. Weźmy pod uwagę choćby sam fakt, że tak duży napływ ludności no zmieni całkowicie geografię tych miast, będą znikać zielone przestrzenie, etc. Zatem te elementy naturalnie musimy tutaj wziąć pod uwagę. Kolejna sprawa to bezrobocie. Również zmienia się struktura zatrudnienia. Ludzie odchodzą z rolnictwa. Chiny zawsze były krajem rolniczym. Jeszcze w latach 90. 2/3 Chińczyków było zatrudnionych w rolnictwie. Obserwujemy tu masowy odpływ tejże ludności z rolnictwa. Zatem to też jest wyzwanie, z którym Chiny będą musiały się zmagać. Obserwujemy ogromną rzeszę ludzi, która jest w permanentnym ruchu. Ta pływająca populacja to jest rzesza 250 milionów ludzi, którzy z dala od swoich domostw podejmuje zatrudnienia. Zatem oni również wpływają na krajobraz miast, do których napływają. Kolejna sprawa to rozwarstwienie społeczne, nierówności na linii wieś-miasto, na linii poszczególnych prowincji. Nie da się ukryć, że wschodnie wybrzeże, które jest najbardziej zaludnione, tam obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój. Ta część Chin jest mocno zintegrowana z gospodarką światową, tam są wielkie skupiska ludzi, tam są dogodne warunki do rozwoju. Oczywiście Chiny podjęły już decyzję w związku z planem rozwoju regionów zachodnich jeszcze w erze Jiang Zemina, no niemniej
No to jest zupełnie niezestawialne z tym, co dzieje się na Zachodzie. Oczywiście ten rozwój regionów zachodnich związany jest w dużej mierze z realizacją wielkich przedsięwzięć infrastrukturalnych. Zatem tu obserwujemy taki rozwój no, nie do końca zrównoważony. Na wsiach zarabia się raptem 40% tego, co w miastach. Oczywiście wszelkie uśrednianie w warunkach Chin jest zupełnie nie na miejscu, bo tutaj różnice są ogromnie. Mówiąc o takim nierównoważnym rozwoju, trzeba pamiętać, że jedni bogacą się szybciej, drudzy wolniej. Mamy do czynienia z takim odejściem od egalitaryzmu, no, który był taką wizytówką okresu maoistowskiego. Deng Xiaoping rzucił hasło bogaccie się i Chińczycy wdrażają to w życie. No nieprzypadkowo gwałtownie rośnie liczba miliarderów. Ich już jest zdecydowanie więcej niż w Stanach Zjednoczonych. Najwięcej nowych miliarderów przybywa właśnie z Chin. Problemem jest również ubóstwo. Co prawda Chińczycy zadeklarowali, że do końca tego roku zlikwidują problem ubóstwa, ale tutaj należy pamiętać, że ta metodologia obliczania poziomu ubóstwa jest nieco inna aniżeli tą, którą znamy na własnym gruncie. Rozpiętość w dochodach jest bardzo duża. Indeks Gini, który wskazuje, czy obrazuje nam nierówności społeczne, no, jeżeli to uwzględnimy w punktacji do 100, to okaże się, że no, wskaźnik ponad 40 uznaje się za alarmujący, dla Chin on wynosi 47. Czyli tutaj mamy dość duży problem. Kolejne wyzwania wiążą się z długiem publicznym, zadłużeniem wewnętrznym, ogromne wyzwania środowiskowe. Jeżeli dzisiaj spojrzymy na badania opinii publicznej, no to okazuje się, że Chińczycy najczęściej wskazują problem korupcji i obok tego najczęściej wymieniają wyzwania, problemy środowiskowe. Chiny przez długi okres czasu rozwijały się nie bacząc na koszty środowiskowe. Ta struktura bodźców zachęcająca lokalne władzy do nabijania słupków wzrostu za wszelką cenę została właśnie wykształcona w erze Deng Xiaopinga. Rozwijano się. Wszelkie programy rozwoju gospodarczego, społecznego nie uwzględniały do końca wyzwań środowiskowych, no ale Chiny dobrnęły do ściany. Przedstawiciel Administracji Ochrony Środowiska w 2006 roku wprost oświadczył, że Chiny rokrocznie generują z tytułu zanieczyszczeń środowiskowych straty na poziomie 10% PKB. Zatem to okazuje się, że nie da się w ten sposób rozwijać. I trzeba tutaj docenić rolę faktycznie Chin, bo na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wykonały gigantyczną pracę, aczkolwiek no nadal jest wiele do zrobienia. Chiny nieprzypadkowo w dalszym ciągu są największym emitentem dwutlenku węgla na świecie, odpowiadają za prawie 30% emisji dwutlenku węgla. Są największym emitentem tlenku azotu, dwutlenku siarki, odpowiadają za 1/4 i 1/3 odpowiednio światowych emisji. Odpowiadałem również za 1/3 światowych emisji tych drobnych pyłów zawieszonych w powietrzu. To są poważne wyzwania, z którymi Chiny zmagają się i będą zmagać w najbliższej przyszłości. No, raptem 3 tygodnie temu Xi Jinping oświadczył, że Chiny chcą osiągnąć neutralność klimatyczną. To będzie poważne wyzwanie. Jak odejść od węgla, skoro w miksie energetycznym Chin, no węgiel zdecydowanie dominuje w bilansie energetycznym, on stanowi 57%. Zatem no, nie da się tak z dnia na dzień przejść na źródła odnawialne, zresztą źródła odnawialne nie są też gwarantem bezpieczeństwa w 100% energetycznego, biorąc pod uwagę ich niestałość. Zatem z tymi wyzwaniami niewątpliwie Chiny będą się zmagać. Aczkolwiek trzeba tutaj na marginesie, niejako odchodząc od tego wątku, powiedzieć, że rozwój alternatywnych źródeł energii też dla Chin stanowi potężną szansę.
Chiny są największym inwestorem od lat w zieloną energię, są największym eksporterem i producentem w sektorze energetyki wiatrowej i słonecznej i tutaj niewątpliwie rysuje się spora szansa i dobre perspektywy dla chińskich eksporterów. Definiując te wyzwania, te zagrożenia, no chciałoby się tutaj powiedzieć, że no, tym wyzwaniem pewnym jest również styl i metody rządzenia. Prawo definiuje Komunistyczna Partia Chin. Należy o tym pamiętać. No, Partia Chin jest tą wiodącą rolą, wiodącą siłą w państwie, tak przynajmniej ustawa zasadnicza wprost przyznaje jej taką funkcję, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że no, funkcjonujemy formalnie w układzie wielopartyjnym, ale powiedzmy, że te przybudówki 8 partii politycznych, które tam jeszcze funkcjonują, no nie odgrywa tutaj żadnej roli. Tym wyzwaniem, które się również pojawi, to w zasadzie powinienem wspomnieć przy okazji samej populacji. No, obserwujemy starzenie się społeczeństwa. Ten model gospodarstwa domowego, który dzisiaj obserwujemy, to 4 dziadków, 2 dorosłych i 1 dziecko. Co prawda Chiny dokonały tutaj modyfikacji polityki 2+1, no ale sytuacja na dzisiaj wygląda w ten sposób, że ponad 250 milionów ludzi to osoby powyżej 60 roku życia. W perspektywie kilkunastu najbliższych lat będzie ich 400 milionów. Zatem no, to też poważne wyzwanie. Zaburzona struktura płci, ponad 30 milionów mężczyzn no, będzie miało poważny problem z znalezieniem sobie partnerki, co w społeczeństwie tak mocno patriarchalnym, nastawionym na posiadanie potomka płci męskiej jest dość dużym problemem. Tak podsumowując te wątki, oczywiście to nie wyczerpuje całego katalogu wyzwań, one wydają się tutaj najpoważniejsze, ale no, chciałoby się jeszcze wspomnieć o pustce moralnej, którą dostrzegam, pustce duchowej, ten powszechny konsumpcjonizm, podążanie za pieniądzem, to rodzi takie poczucie wyobcowania, które obserwuję będąc w Chinach każdorazowo, poczucie wyobcowania, zatracenia taki, czy rozluźnienia więzi rodzinnych. To jest dosyć dobrze widoczne, szczególnie w centralnych Chinach. Oczywiście to katalog otwarty, to wskazuje tylko te wyzwania, które w moim mniemaniu są fundamentalne i mogą w jakimś sensie wpływać na przyszłe oblicze Chin. Jeszcze mieliśmy jedno pytanie. Dotyczy ono tego, czy Chiny mogą na podwórku amerykańskim, czyli na terenie Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, próbować jakoś poważnie szkodzić amerykańskim interesom. Czy Chiny będą, obserwujemy tu klasyczną rywalizację mocarstw. Powiedziałbym tak, Amerykanie generalnie nie obawiają się Chin jako zagrożenia militarnego. Badania opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych dobitnie pokazują, że Amerykanie przede wszystkim się obawiają wzrostu gospodarczej potęgi Chin i na tym polu dostrzegają te zagrożenia. Zatem wydaje się, że Stany Zjednoczone muszą wypracować odpowiednią formułę współpracy z Chinami. Chciałoby się tutaj powiedzieć Zabrzezińskim, że Stany Zjednoczone winny w większym stopniu inspirować Chińczyków, a nie tworzyć taki dyktat, wedle którego Chińczycy mają postępować. Mao wprost mówił o tym, że no, Chińczycy nie mogą stać się ogonem czyjegoś psa. Zatem no, trudno tutaj Chinom coś narzucać. Chiny są państwem wpływowym, zatem no, w mniejszym stopniu podatnym na wpływ otoczenia
międzynarodowego, na inspirację otoczenia międzynarodowego, w tym także Stanów Zjednoczonych. Zatem wydaje się, że Amerykanie w większym stopniu powinni koncentrować się na tych działaniach, które no, można byłoby realizować kolektywnie, wespół z Chinami. Myślę tutaj o wspólnych przedsięwzięciach czy wspólnych rozwiązaniach na forum międzynarodowym. Ta większa otwartość na współpracę z Chin, wciąganie, że tak powiem, Chin do współpracy, no, mogłoby w pewnym sensie osłabić czy zredukować w jakimś sensie te ambicje narodowe, których Amerykanie tak bardzo się obawiają. Były takie oczywiście pomysły, swego czasu Robert Zelig mówił o tym, że Stany Zjednoczone winny zachęcać Chiny do współpracy, Chiny przypisując Chinom taką rolę odpowiedzialnego współudziałowca. Pytanie, czy Chiny się widzą w takiej roli, bo przecież był pomysł G2, a więc no, takiego nadania rytu współzależności ekonomicznych, wspólnie zarządzania globalną ekonomią. No, Chiny z dystansem do tych pomysłów amerykańskich podchodzą, aczkolwiek no, istnieje tutaj szereg pól, gdzie można byłoby mówić jednym głosem. Pytanie, czy Ameryka, czy Stany Zjednoczone są na to gotowe? Dziękuję, panie profesorze. Karol Piekut. Dobrze, znaczy tak, od strony amerykańskiej to wydaje mi się, że takim ciekawym elementem nam się zawsze wydaje, że Stany są zaawansowane technologicznie, ale wśród młodych ludzi najpopularniejszą aplikacją jest TikTok w produkcji chińskiej. I mimo, że jakby wielokrotnie tam w Stanach próbowano blokować TikTok, to w tym roku było tak, że właśnie okazało się, że wśród nastolatków jest to najpopularniejsza aplikacja ogólnie społecznościowa. Natomiast z tego, co Chińczycy mogą namieszać na podwórku amerykańskim, moim zdaniem w stanie najbardziej boją się detronizacji dolara jako pierwszej, głównej i najbardziej popularnej jednostki walutowej, w których rozliczane są wszelkiego rodzaju transakcje. Potem między innymi Chińczycy stworzyli banki, inicjatywę Pasu i Szlaka, żeby doprowadzić do jak największej internacjonalizacji juana. Bo zresztą wspomnieliśmy o tym, że produkcja odbywa się w Europie Zachodniej i w Chinach. Czyli tak naprawdę największym, bądź może nie największym, najważniejszym towarem eksportowym Ameryki jest dolar. Natomiast jeśli chodzi o to, co jeszcze nie wymieniono może odnośnie dalszych problemów na drodze do rozwoju Chin, to ta aktywizacja Zachodu, którzy mówią o mieszkańcach Tybetu, muzułmanów, Ujgurów w Xinjiangu. I to nie to, że to może sprawia problem Chińczykom wewnętrznie, tylko problem, jaki to stwarza medialnie, że są Chińczycy atakowani, że tego tak nie można i to jest jakby problemem dla Chińczyków, że ktoś im się wtrąca wewnętrzną politykę. Teraz dalsze elementy to na przykład wraz z rozwojem społeczeństwa. Wiadomo, że będzie zależało na wzroście konsumpcji, tylko czy wzrost produkcji, który Chińczycy będą chcieli utrzymać, żeby dalej rozwijać się gospodarczo, ile z tego dalszego wzrostu rynki globalne będą w stanie przyjąć, a ile sami Chińczycy w końcu zaczną dźwigać, powiedzmy, większy ciężar tej ekspansji gospodarczej. I dwa problemy, które są powiązane ze sobą. Pierwsza, ta sytuacja z czy komunistyczna partia w Chin
nie wiem jak za bardzo to ująć słowa, odnosi podstaw do rządzenia państwem i jak partia chińska czuje się na własnym podwórku, czy im wolno, czy im nie wolno, czy są kontynuatorem Wielkiego Cesarstwa, wielkiej cywilizacji, czy są doprowadzili do rewolucji i są komunistyczni odnośnie tożsamości jakby samej partii i po części to jest dalej związane z pozycją prezydenta Xi Jinpinga, który rzeczywiście stał się, ma bardzo silną pozycję, prawdopodobnie, no zresztą nieprawdopodobnie, tylko jednoznacznie mówił, że jakby jest na tym samym poziomie co pozycja Mao. I teraz czy jego silna pozycja, czy jego budowanie tej pozycji nie stworzyło mu wrogów w ramach struktur partyjnych i te wewnętrzne tarcia, które zawsze były, czy one jakby od środka nie będą zagrażały dalszym planom, które Xi Jinping właśnie wygłaszał odnośnie szczególnie tego 2049 roku, że gdzie mają być Chiny w tym czasie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Karolu. Zmierzamy już do końca. Jeszcze wypowiedź pana redaktora Leszka Ślezyka. Właśnie w ten katalog problemów, które stoją przed Chinami, pan profesor przedstawił w zasadzie w komplecie, bo te problemy rodzą następne problemy, ich jest naprawdę wiele. Z mojego punktu widzenia i z mojej orientacji w temacie, większość tych problemów, wiemy o nich, ponieważ one są zdefiniowane przez samych Chińczyków. I to jest bardzo istotne. Czyli mamy wiedzę, tak jak mówił pan profesor, o badaniach opinii publicznej, no to jest wiedza, którą zyskujemy z Chin, w związku z tym i władze w Pekinie są świadome wielu problemów i zagrożeń, a podstawą legitymizacji, czy legitymacji KPH jest zadowolenie społeczeństwa. Władze w Pekinie, i to też pan profesor mówił, są skoncentrowane na własnych problemach, problemach wewnętrznych, bo ich rozwiązywanie to jest skuteczne rozwiązywanie. To jest być albo nie być partii komunistycznej po prostu. I spośród tych wielu, wielu problemów różnej natury ja dostrzegam jeden, póki co nierozwiązywalny, czyli ta właśnie przestrzeń duchowa. Bo jeżeli chodzi o starzenie się społeczeństwa, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody, co za tym idzie w największą na świecie ilość zachorowań na otwory płuc, żołądka itd., itd., problemy są systemowo już rozwiązywane. Między innymi to, że społeczeństwo się starzeje, powoduje to, że Chiny przyspieszają, jeżeli chodzi o robotyzację, automatyzację. W zeszłym roku, tylko i wyłącznie w zeszłym roku, Chiny zainstalowały w swoich fabrykach 140 tysiąca robotów przemysłowych. W całym czasie Stany Zjednoczone 30 tysięcy, nie wiem ile Europa. Co bardzo istotne, Amerykanie nie mają ani jednego producenta robotów przemysłowych, a Chiny mają, jeżeli nie własne, to na terenie Chin są fabryki produkujące roboty i zarówno europejskie, jak i japońskie. Ta przestrzeń duchowa, próbę wypełnienia podejmował Hu Jintao, bo za jego czasów pojawiły się w dużych miastach chińskich kluby konfucjańskie i próbowano zaimplementować taką modę na konfucjanizm wśród chińskich noworyszów, ale niewiele z tego wyszło, więc ta przestrzeń duchowa musi jeszcze pewno poczekać, społeczeństwo się nasyci i będzie chciało samo z siebie tą lukę wypełnić. Mój osobisty konik, muzyka, możecie panowie zauważyć, że nie ma w Chinach żadnego istotnego zespołu muzycznego, takiego, który by robił karierę międzynarodową. Jest jeden z takich sygnałów, że w tej kulturze po prostu
jest pewien brak, ale myślę, że on z czasem zostanie wypełniony, bo społeczeństwo ma potrzeby podstawowe póki co. Natomiast jeżeli chodzi o ten, element rozgrywki Ameryka, Chiny i czy Chiny mogłyby lub też chciały, jak pan doktor ujął, zagrać coś na wewnętrznym podwórku amerykańskim. Myślę, że Chiny nie chcą w ogóle występować w roli agresora. Jeżeli konflikt będzie narastał, on będzie miał charakter taki, że to Ameryka będzie agresorem, a Chiny będą po prostu odpowiadać na agresję. Jeżeli chodzi o chociażby sytuację aktualną, tak Amerykanie zaczęli wypychać chińskie spółki z giełd amerykańskich, w związku z tym Chińczycy po prostu rozpoczęli dużą akcję IPO z tych spółek na giełdach Hongkongu, Shenzhen i Szanghaju. I ten kapitał po prostu, który mógłby pojawić się w Stanach, on zaczyna się pojawiać na rynkach finansowych Chin. Jeżeli chodzi o, i to nie dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych, ja jestem przekonany, że w interesie Chin jest destabilizacja sytuacji w poszczególnych państwach i poszczególnych blokach Zachodu, czyli nie będzie na pewno otwartej rozgrywki, czyli otwartego konfliktu, jeżeli Amerykanie go nie sprowokują, w rodzaju na przykład nacjonalizacji amerykańskich firm funkcjonujących w Chinach. Natomiast jestem przekonany, że będziemy mieli do czynienia z działaniami podobnymi do tych, jakie miały miejsce przed wyborami Donalda Trumpa 4 lata temu, i podobne zjawiska mogą się ponowić, jeżeli już nie mamy z nimi do czynienia, ponieważ tak jak słyszę od znajomych Chińczyków, jednak zależy na tym, żeby Donald Trump dalej był prezydentem. To jest przewidywalny, nieprzewidywalny gość, dar od Boga, jeżeli chodzi o, czy też od Bogów, jeżeli chodzi o Chiny. Bo wszystko, co on robi, mimo tego, że oczywiście wywołuje chaos, destabilizację i tak dalej, jednak Donald Trump spowodował, że Chiny odkryły bardzo wiele braków w swojej koncepcji państwa, bardzo wiele defektów swojego pomysłu na współpracę międzynarodową, i w tej chwili Chiny potrzebują po prostu czasu na to, żeby te wszystkie luki i braki, między innymi na przykład produkcja mikroprocesorów, ciągnąć tabory. Pojawienie się Bidena w Białym Domu może to skomplikować zdecydowanie, bo Biden może na przykład szukać sojuszy i budować realne sojusze z Europą, z Koreą, Japonią, czego Trump nie robi, bo Trump ostatnio, jak przeczytałem, wciągnął na listę państw, które mają zły bilans handlowy z Ameryką, na tą listę wciągnął Wietnam. To bardzo ciekawe zagranie, zwłaszcza w kontekście właśnie relacji chińsko-wietnamskich. Trump doprowadził do tego, że Wietnam z Chinami zawarłyby takie małżeństwo z rozsądku, no to byłby naprawdę fenomenalny i historyczny ruch. Z mojej strony uważam, że Chiny na pewno nie będą w żaden sposób jawnie i nieprowokowane działać w sposób dwuznaczny na boisku Ameryki. Myślę, że to nastąpi. Bardzo panom dziękuję za udział w naszej dzisiejszej konferencji. Rywalizacja amerykańsko-chińska to jest tak naprawdę temat bez dna, moglibyśmy jeszcze bardzo długo rozmawiać. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze mieli możliwość w przyszłości się spotkać i pociągnąć ten temat albo jakieś inne związane z bardzo ciekawą polityką Chin. Serdecznie dziękuję wam, panowie, bardzo dziękuję państwu za uwagę.
I z tego miejsca zapraszam już naszych widzów na naszą kolejną konferencję, tym razem poświęconą światu postradzieckiemu, która będzie miała miejsce w przyszły wtorek, to jest, patrzę na kalendarz, 20 października o godzinie 18. Jeszcze raz dziękuję. Dziękujemy. Miłego wieczoru. Dziękujemy.